bardzo lubię perypetie rodzinne. Lubię się przyglądać temu, co się dzieje dookoła mnie, szczególnie jeżeli dotyczy to osób, które teoretycznie są ze sobą bardzo blisko. A dzisiaj powiemy sobie o Atro z Emmą, jak ojciec z córką. Atro dla Emmy, jak towarzysz podróży. Lecz odwrotnie, wnet Atro się wzburzy, bo jak ojciec dla córki, dla Emmy chciałby być. Lecz ona w tej relacji nie zamierza tkwić. Więc mierzą się ze sobą w swej długiej podróży. Emma robi co chce, a Atro wciąż się chmurzy. Więc nasz mnisi wojak wciąż chodzi i narzeka, a wszelkie błędy i głupotki swej towarzyszce wytyka. A Emma przytakuje, wiecznie obiecuje, a potem coś wysadzi, coś zniszczy lub popsuje. Lecz nie dajmy się ponieść wrażeniu pierwszemu. Prawda jest taka, że w tym połączeniu Emma bywa zazdrosna o staruszka Atro. Kiedy inna kobieta zbliża się zanadto, czy więc o bezpieczeństwo dba młoda dama, czy też w miłości objęcia popadła już sama? Dobrze, więc witamy ponownie na sesji D&D, na DDD, czyli naszej dzielnej drużynie. Nie będę dodawać trzeciego słowa. W każdym razie, na ostatniej sesji mieliśmy małą potyczkę w karczmie i nasi bohaterowie uznali, że zanim się położą, wyruszą na zakupy, żeby zdążyć przed zamknięciem. Także możecie po kolei, myślę, opisać po prostu, co byście chcieli zakupić. Zaczniemy od Atro. A przy okazji, Ila uznała, że ona jednak woli iść od razu odpocząć i poszła. Została w karczmie po prostu. Atro na pewno chciał zakupić sobie mniej więcej to samo, co już posiada, tylko trochę bardziej eleganckie. Czarne spodnie, bardzo luźne w udach, może do tego jakieś wysokie buty, takie bardziej eleganckie, tylko żeby właśnie te spodnie chować potem do tych butów, żeby tak jeszcze do kolana miał je luźne i potem tylko się opinały już w butach na łydce. Do tego jakąś czarną koszulę. Może zaszalał i kupił coś z falbanami, jak to ma być takie wystawne przyjęcie jakieś i ten burmistrz ma specyficzne jakieś tam podejście do ludzi. Jest jakimś wilkołakiem, nieważne. Czy coś z falbanami może. Też jakieś takie bardziej luźne rękawy, tak, zapinane na jakieś mankiety. Nie wiem, może do tego kamizelkę jakąś? Zdecydowanie, kamizelkę. Też czarną. Może z jakimiś przeszywaniami, ewentualnie elegantszymi, może w srebrną nić, jak coś takiego znajdzie. W sumie nie potrzebuje chować za dużo rzeczy przy sobie, jedynie nunchaki, więc myślę, że tą rolę spełnią głównie luźne spodnie i gdzieś może będą miały taką wewnętrzną kieszeń ewentualnie za domówię, żeby te nunchaki mógł jednak schować w tych spodniach, tak od zewnętrznej strony uda może, albo jakąś taką pochewkę może wręcz wewnętrzną, że to trochę mu potem zajmie wyciągnięcie tego, powiedzmy, bonusową albo całą akcję, można powiedzieć, jak to ma być takie schowane, ale dopóki go nie będą przetrzepywać, tak, i obmacywać, to raczej się nikt nie zorientuje, że to ma przy sobie. Może coś takiego, ile mogę. To jest dosyć skomplikowane. Do momentu tej, powiedzmy, takiej kieszeni, myślę, że spoko, bez problemu coś takiego znajdziesz, a jak chcesz coś z ukrytą, no to już musisz troszeczkę bardziej się postarać, bo te, wiadomo, nie wszystkie ubrania takie rzeczy mają, więc możesz sobie rzucić, myślę, na na co byś sobie mógł rzucić? Teoretycznie fajnie by było, jakby było coś takiego, żebyś miał rzut na swoje kontakty, ale nie masz czegoś takiego, więc może po prostu perswazja, chyba masz jakieś inne propozycje? Może być perswazja. Myślę, że chcę to tak jakoś
znaleźć coś takiego, jak na przykład mają niektórzy pochwy na sztylet, które są do uda przyczepiane na pasek, tak? To coś takiego, tylko właśnie bez pochwy na sztylet, tylko żeby tam było nawet jeden pasek taki, który by trzymał te nunczaki w miejscu i tyle. Jakby nie potrzebuje pełnej pochwy, tylko coś, co by trzymało przy udzie pod tymi spodniami ten. Więc coś takiego może, nawet jak to są, ma być pasek skórzany z drugim paskiem skórzanym, jakoś znitowane, coś takiego, to pytam o coś takiego, czy mają, żeby żeby nie zgubić pochodni czy coś, żeby mieć przy sobie zawsze. Nie. Spoko. To jest percepcja, sorry. Możesz sobie, no ale 14. Chciałam powiedzieć, że możesz sobie po prostu odjąć, ale i tak czy siak ci się udaje. Więc bez problemu znajdujesz coś takiego. To nie był trudny rzut, dlatego to się udało znaleźć. I myślę, że no to będzie dosyć drogie, skoro chcesz mieć też po tym srebrną nić i w ogóle. Także myślę, że z takie 30 sztuk złota oni chcą od ciebie za cały pełny strój. Ja bym ogólnie Emma chce pokryć koszty stroju Atro, Ili i swoje. A to biorę. Już Atro miało się drapać po podbródku. Ale jak się Emma wtrąciła, to okej. Dobrze. Elmenor, a ty co bierzesz? Elmenor tam biega pomiędzy, nie wiem, półeczkami, prawda, czy czymś, bo to nie wiem, czy to jest stragan, czy to jest jakiś sklep po prostu, po prostu krawiec zwykły. To jest po prostu budynek, w którym jesteście, w sensie tam jest taka dzielnica takich małych budyneczków i oni tam sobie mają takie, zamiast straganów są takie małe budyneczki po prostu, jakby lokale, nie? Okej, więc on tak chodzi sobie, szuka, biega, się zachwyca, prawda, tymi materiałami, przegląda, zastanawia się, co sobie kupić, koniec końców stwierdza, że tak naprawdę jemu by się przydała głównie taka kurteczka z czarnego materiału, skoro wszyscy biorą z czarnego materiału, też by chciał mieć z czarnego materiału, w takim razie taką kurteczkę, po prostu, która będzie do spodni pasować, bo tak uznaje po prostu, ale to, czego on szuka przede wszystkim, to on by chciał sobie kupić coś takiego związanego z miastem, w sensie jakiś, nie wiem, jakąś broszkę z jakimś herbem, czy z jakimś logiem burmistrza, prawda, no nie wiem, czym oni się symbolizują w tym mieście, prawda, może mają jakiś symbol tego miasta, po prostu, żeby mieć to przypięte do siebie, żeby też wzbudzić taki dodatkowy, wiesz, efekt wow, jak się pojawi, tak, żeby się czuje po prostu z tym miastem związany i tak dalej, chodzi o imię oczywiście, ale... Dobrze, więc symbolem tego miasta są tak naprawdę konie, bo z nich się głównie utrzymuje to miasto, tak? Oni hodowlą koni żyją, więc po prostu taka broszka z logo takiego konia, bez problemu taką znajdziesz, nie? Jakiś stop metalu po prostu, który możesz sobie przyczepić do ubrania. Myślałem, że mi się każesz, nie wiem, łajnem wysmarować, ale co masz? Nie. Uznałam, że podkowa jest zbyt taka... zwykła, więc po prostu taka broszka konia takiego na dwóch nogach stojącego, jakby tymi kopytami chciał kogoś uderzyć po prostu. No to sobie zakupię i tamtą kurteczkę. Dodatkowo jeszcze pani proponuje ci symbol małego króliczka, mówi, że to jest bardziej symbol dla turystów i dla dzieci niż miasta typowo, ale że też niektórzy zwracają na niego uwagę. Wezmę. Króliczek natomiast wygląda dosyć uroczo. Tym bardziej wezmę. Ty nie bierzesz jakiegoś takiego skomplikowanego stroju jak Atro. Myślę, że chcę od ciebie takie 10 sztuk złota za cały ten strój razem z tymi broszkami. To on już zapatrzony w te broszki, już tam się mu świecą oczy, trzyma w rękach, obraca, po prostu wyciąga pieniądze, rzuca na ladę i odchodzi. Dobrze. Emma? Emma będzie chciała suknię. Może coś w stylu balowej, tylko nie taką napuszoną. Nie z takimi kołami jakimiś tego prostą, jakąś bardziej prostą, tylko zdobioną, ładną. Pięknie zdobioną. Z falbanami. Fiszkami innymi. Jakieś specjalne nicie typu, nie wiem, jedwab, srebro, złoto, znaczy, coś? Z możliwie jak najlepszych
materiałów, jakie tu są dostępne. Dobrze, tu nie ma... No to nie jest duże miasto, jak wiesz, ale możesz sobie rzucić D20, zobaczymy, jak bardzo dobry materiał będzie w tym mieście. Well, w tym mieście są dosyć chujałe te materiały. Masz tylko dwa. Dla siebie i dla Ili chcę kupić od razu? No cóż, no to nie jest tak, że to jest jakiś słaby strasznie materiał. To jest tak naprawdę po prostu jeden z tych najlepszych, ale jeden z najgorszych, nie? Który jest z tych najlepszych. W ten sposób. Dobrze, ile to takie coś? Za oba stroje myślę, że po prostu 20 sztuk złota, tak samo jak Elmenor po dyszce dał, to za te wszystkie zaproszki i dalej, to ty też masz. Tak samo jakości. Dobrze, 15, niech ci będzie, to po 30. 15 to po 30, więc 60. No w sensie 15 za jeden. To dawaj 120 i będzie 30. Kwita. Dokładnie, jak chcesz, to możesz dać 120, dawaj. 15 no bo... złotych, no, tak. Za takie gówno. No bo to jest jeden z najgorszych materiałów, z tych najlepszych. Najgorszy materiał, jaki moje ręce dotykały. No na pewno w życiu w takich nie chodziłaś u siebie. No, to na pewno. Co najwyżej mogę dać 12. Takie to twoje sprzątaczki nosiły. No nawet nie, takie to podłogi były zmywane takimi szmatami. 12 mogę dać za jeden, co najwyżej. A to i tak jest zbytek łaski. 18. Tak. Nawet zszedł ci do 11. Czyli z strojem atro 54 złote monety, tak? No tu masz 30, tu masz 22, no. 54. Ok. 52. Co? No 52. 12 za strój. Dwa stroje, 24. Do 11 zszedł. Do 11. Sorry. Ma 52. Ale no na pewno na twoich towarzyszach zrobi to wrażenie, bo nigdy nie widzieli takich ładnych strojów, więc umiesz wybrać na pewno. To było najlepsze, co znalazłaś. Mordegard, czy ty coś kupujesz poza tymi swoimi rzeczami? Jakieś ubrania kupujesz, czy masz to wywalone i idziesz po prostu odebrać swoje rzeczy? Ja myślę, że kupuję sobie taki ciemnozielony dublet, taki z takimi ładnymi, wiesz, zapinkami z przodu. Nie wiem, jakieś tam spodnie czarne mam, poza tym się nie będę wysilał, bo jestem bardziej zainteresowany w kupieniu sobie tych moich przekładek, trybików, tych rzeczy, które zamówiłem. Zauważycie, że jak już Mordegard trzyma to wszystko, to tak uśmiecha się wręcz maniakalnie na widok wszystkich swoich zakupów, kiedy ma je w zasięgu wzroku. No i to jest ewidentnie ta rzecz, na którą poświęca maksimum swojej uwagi, maksimum swojej energii. To, że jest jakieś przyjęcie, czy jakiś tam bal, czy cokolwiek, to on ma to głęboko w poważaniu. On chce przystąpić do tego, co jego przyjaciele oceniają jako czyny nekromanckie. Co wcale czynem nekromanckim nie jest. Dobrze, a ten strój, który bierzesz, starasz się wziąć z jakichś lepszych materiałów, czy gorszych? Czy obojętnie, po prostu myślę, coś się rzuci? Myślę, że wiesz, to znaczy nawet nie to, że tam jakoś szczególnie patrzę, tylko że oni wybrali takie ten lepsze, no to ja też wybiorę lepsze, bo to chyba trzeba wybrać lepsze. Tak coś Mordegardowi mówi, taki instynkt mu mówi, że tak nie wypada się w jakichś ostatnich szmatach pojawić. Okej. Dobrze, więc skoro Emma miała po 11, Elmenor miał po dyszce, a on miał jeszcze broszkę, to ty daj 9. 9! To 9! Ale... Chcesz dać 10? Może dać 10. Ale ja jestem mniejszy, mniej materiału wyszło. Ale pan jest szerszy. No tak, ale mniejszy, niższy w zasadzie. Ale idzie w szersz więcej materiału, więc wychodzi na to samo. Ale ja w dobrej formie jestem, proszę mi tu nie mówić, że... Perswazję, proszę. Jestem tłusty. Ile chcesz zapłacić? 7, 8, 6? No zobaczymy, bo chociaż jedną złotą monetę, chociaż żeby Mordegard miał satysfakcję, że coś utargował.
Jedynkę rzucisz. O pół jest w stanie zejść. O pół złotej monety. 8,5. No dobra. Dobrze, 8,5. Wypłacam. Dziękuję za ten. Dobrze. I chęć idziesz do współpracy. Idziesz odebrać swoje rzeczy też do tak? nekromancji, tak zwanej. Bez problemu, są już gotowe dla ciebie, możesz je odebrać. A idziesz do swojego ulubionego kowala. On znowu daje ci jakieś takie resztki swoich części, żebyś sobie coś tam powybierał. Takie za darmo, nie? Gratisy, których po prostu on by wyrzucił na śmieci, coś tam ci daje, żebyś sobie się pobawił. Dodatkowo oczywiście daje ci śledzie. No właśnie, że też zamówiłem też parę takich bardzo precyzyjnych i specyficznych rzeczy. To ile płacę u niego? My się ostatnio nie umawialiśmy? No właśnie, nie pamiętam. 20 złotych monet? Ja też, dobra, po prostu potem to sprawdzimy, bo ja też nie pamiętam. Dobra, okej. Więc tak, odbierasz swoje zamówienie, płacisz mu odpowiednią sumę, dostajesz też gratisy, które mu zawadzają i wiesz, że tobie się przydadzą. Jest tam parę jakichś różnych właśnie śrubek, kółek zębatych, coś tam na pewno z tym wymyślisz. Wracacie po prostu do karczmy odpocząć. Na pewno dostaniecie coś jeszcze do jedzenia, do picia, szczególnie, że no, uratowaliście w sumie rano. Co prawda to, co was zaatakowało, chciał raczej was, ale no, uratowaliście karczmę przed całkowitą destrukcją, więc w sumie dostaliście po prostu śniadanko, picie gratis. Jest nam bardzo przyjemnie. Tak. Emmo, ty wchodzisz do pokoju. Ila śpi jak zabita. Nie masz jakiej po prostu obudzić. Ja jej kładę po prostu suknię gdzieś na krześle obok jej łóżka. I gdy zaczynasz się kłaść u siebie na łóżku, to słyszysz nagle takie jakieś szuranie pod swoim łóżkiem. I gdy tam zaglądasz, zauważasz tam swojego towarzysza. Nie Jadka. Leży tam taki wystraszony, skulony i patrzy się w twoją stronę. Dzień dobry. Taki kurwa dzień dobry. Gdzieś był? Potwór. Tu było strasznie. Potwór. W tym pokoju go nie było, z tego co pamiętam. Nie, ale potwór. Krzyczeli wszyscy, tlili się. Pani ile krzyczała o pożarze, ale nie było dymu. Albo mgła. Dobra, ja idę spać, rób co chcesz. On zostaje pod tym łóżkiem. Zakara, będziesz głodny. Słyszysz tylko takie burczenie w brzuchu. Reszta coś jeszcze robi przed snem? Myślę, że Mordegard nakarmi niejadka, bo jego to burczenie wkurza, więc mu tam... No ale ty jesteście w osobnym pokoju, więc Emma z Ilą śpią razem, a wy jesteście w drugim pokoju. No to właśnie. No właśnie. O Jezus! Jezus, przepraszam bardzo, ja zapominam. Sebastian gra laską. Jest osobny. Tak, wiem. A ja facetem, jesteśmy osobne, spoko, dobra. Która jest godzina? Emma jest tak brutalna czasami, że umyka mi to. Myślę, że tak po 10 rano. Okej, a impreza u burmistrza jest o? Tak, koło 20 się zaczyna. Dobra, to Elmenor w takim razie teraz pójdzie sobie spać na te 4 godzinki. I jak wstanie, to rozsiądzie się gdzieś, u siebie się w pokoju rozsiądzie i będzie opracowywał repertuar. Będzie się przygotowywał na wieczór. Wyciągnie wszystkie swoje kawałki napisane i po prostu będzie je sobie utrwalał, ćwiczył, palce sobie rozgrzeje od razu już do gry, tak? Przygotuje się generalnie mocno. Jak chcesz, to możesz sobie rzucić na występy teraz i jak będziesz mieć ładny rzut, to będziesz mieć ułatwienia potem u burmistrza. No to będziesz mieć ułatwienie u burmistrza. 25. To przykładam się bardzo mocno do tego przygotowania generalnie. Atro wraca też do pokoju, widzi, że Elmenor się kładzie spać. On jeszcze chwilę tak... myślę, że sobie tu spakowali mu to do jakiejś torby lnianej, tak? Te ubrania. Sobie jeszcze je przymierzył po raz drugi. Poprzeglądał się w jakimś lustrze, co jest zawieszone na szafie. Tak się ten
posprawdzał, czy właśnie jak włoży swoje nunchaki do tej do tego paska tam przy udzie i założy to spodnie luźne, to czy to jakoś widać, jak może ruchy wykonywać, żeby tego nie było widać. Okej, czyli musi chodzić prosto, jak na wybiegu praktycznie. Chwilę się tak jak to się mówi? Będzie puszył. Poparaduje? Tak, poparaduje, będzie się puszył przed tym trochę lustrem, bo rzadko miał możliwość noszenia czegoś takiego. A na pewno, jak już to nie było, to jego. I potem się rozbierze, jak widzi, że Elmenor już tam zapadł w trans jakiś. Tak, nie wiem, czy się położył, czy sobie siadł po turecku na tym łóżku, czy coś. To się położy w końcu. Nunchaki sobie położy pod poduszką. No i postara się zasnąć, a potem nie wybudzić się, jak będzie Elmenor po 4 godzinach snu Atro. Elmenor będzie ćwiczył, to wtedy nie, postara się nie wybudzić. Dobrze, więc Emmo, gdy śpisz, tym razem widzisz przed sobą kobietę. Jest to elfka, bardzo ładna. Ma długie, blond, rozpuszczone włosy. Spogląda w twoją stronę i mówi: pomóż nam, uratuj nas. I po chwili tak się rozpływa na taki błękitny dymek i znika. I potem nie masz praktycznie snów do końca swojego spania. Kurwa, enigmatycznie, ja pierdolę. Tej elfki też nie widziałaś na oczy. Ale gdy się obudzisz już, czujesz takie delikatne... to nie są wibracje, tylko po prostu takie poruszenia się jakby tego sztyletu, który masz. Na niego spoglądasz, widzisz, że jego też tak spowija taki delikatny, błękitny dymek, który po chwili tak się jakby wciąga do tego sztyletu z powrotem. Okej. Okay. Ili nie ma w pokoju. Ale sukienki, którą jej dałaś, też nie. A nie, Jadek za to siedzi aktualnie przy stole i w sumie czekał, aż się obudzisz, więc jak widzisz, że się obudziłaś, to wstał na równe nogi i tak cię ukłonił. Jadłeś coś? Nie, nie wychodziłem z pokoju. Ty idź sobie coś zamów. Cały dzień siedzisz tu głodny. Nie zrobiłam mi krzywdy? Czemu mam ci robić krzywdę? Masz przecież obrożę piękną. Jestem goblinem. Ale masz przecież obrożę. Napisane jest jakby. No. Boję się. Ty chodź. Dobrze. Idę z nim na dół już. Jeszcze się nie przygotowuję, ale już idę nam do sali głównej. Jest bardzo wczesny wieczór, no bo gdzieś w okolicach 18, więc jeszcze nie ma za wiele ludzi, jakieś pojedyncze osoby się kręcą, głównie jacyś mieszkańcy. Ze swoim sztyletem tylko schodzę na razie. Tam nie biorę żadnych tam swoich rzeczy, w ubraniach normalnie i ze sztyletem, w sensie przy pasku. Widzisz, jak kilka osób tak patrzy się podejrzliwie w waszą stronę. Jedna już gdzieś tam łapała za jakąś taką prowizoryczną broń, bo oni nie mają przy sobie, to nie są strażnicy ani nikt, ale mają jakieś takie przy sobie narzędzia różne, nie? Jakieś takie mniejsze typu młotek czy coś, tak łapali za to, jakby chcieli zaatakować, ale widząc, że jakby nie atakujecie, nic nie robicie, to na razie was obserwują z taką podejrzliwością. Ignoruję ich. Odchodzę. Chcę zamówić kolację. Dla wszystkich. Dobrze. Ale jest... tylko taką delikatną, bo skądś widziałem na
jakiś bal, czy chuj wie co do burmistrza, że tylko tak, żeby tam podjeść. No, dostajecie też w gratisie kolację, jakąś taką drobną. Mówią, że przyniosą wam do pokojów bez problemu. Chyba, że nie chcesz. Nie to... będę sama jadła, ja tu przy stole zjem. Dobrze. I tak kładę złotą monetę w sensie. Jak kładziesz, to biorą, dziękuję ci. Oczywiście dostaniecie też coś do picia. Niejadek też dostanie swoją porcję. Więc siadasz i czy reszta po jakimś czasie dołącza na dole do Emmy? Ja po jakimś czasie na pewno, jak już mnie delikatne nucenie tam Elmenora przez jego flet obudziło, to część swojego długiego odpoczynku, tak jak jest w zasadach, tak spędzam na tym, że otwieram okno szerzej i przy kominku, który mamy w pokoju, się rozkładam z moim zestawem alchemicznym. Chciałbym wytworzyć płomień alchemiczny w jednej szklanej menzurce. No to nie ma rzutu, po prostu to wytwarzam. Wyciągam te swoje składniki alchemiczne, które zarąbałem w wiedźmie i dobieram odpowiednio, mieszam w tym w moździerzu, tam ubijam, tak, mieszam z jakimś olejem, bardzo potem powoli to mieszam, bo to od wstrząsu, od rozbicia się od razu płomień robi z tego, to delikatnie pod koniec i to wygląda tak, że składników alchemicznych mam za wartości 99 zł, a płomień alchemiczny, czekaj, muszę to znaleźć, on chyba kosztował 55 golda. Tak, płomień alchemiczny kosztuje 50 golda, więc przez to, że wytwarzam to swoimi narzędziami, on kosztuje o połowę mniej w składnikach, czyli odpisuję sobie 25 jakby składników, nie? Wartości. Dobra. Mordegard, rzuć sobie na percepcję, czy też się nie obudzisz przypadkiem, no bo tu ci mieszają, tutaj coś strzelają jakimiś świerkami, tutaj grają na flecie, tutaj coś tam gadają. Nie! Śpisz cały czas bez problemu. Tak. Nie, wiesz, to ja jestem jednak krasnoludem, jestem przyzwyczajony do tego, że jak zasnę, to mnie nie ma. W każdym razie na pewno po tych 8 godzinach, koło tej 18, tak jak Emma sobie zeszła na dół zjeść, to też się budzisz, bo już mija ten długi odpoczynek, więc już czujesz się dosyć wypoczęty. Myślę, że trzeba jeszcze tylko odwalić tą jakąś tam domówkę u tego burmistrza i potem będę się mógł zająć tym, co naprawdę chcę zrobić. No teoretycznie masz jeszcze trochę czasu, nie? No bo za 2 godziny dopiero jest ta domówka, więc możesz sobie nad tym spędzić czas, jak sobie zjesz i możesz nawet nie jeść. Ja myślę, że zjem, bo porozkładam sobie wszystko ładnie tak do dalszej pracy, ale wiem, że to mi to zajmie, nie wiem, ze 2-3 dni może, więc ewentualnie na razie sobie poporządkuję wszystko, porozkładam tak, żeby potem móc tylko przyjść i od razu się tym zająć. Dobrze, czyli nikt nie dołącza do Emmy? Nie, więc... jak skończę swoje tam robić, tak? Po tych 8 godzinach odpoczynku, bo to się wlicza w te 8 godzin, no to zejdę, nie? Więc jak tam już nastała ta 18, czy powiedzmy 19, no to schodzę. Dołączam. No Elmenor tak samo, on już w pewnym momencie uzna, że już potrafi, wszystko sobie poprzypominał, zgarnie wszystkie nuty, zgarnie wszystkie teksty ze sobą, spakuje sobie je takiego a la klasera czy czegoś, tak? I zejdzie sobie też z nim na dół na kolację. Dobrze, więc schodząc na dół zauważacie, że Emma siedzi z niejadkiem przy jakimś stole i ma w sumie już całkiem dużo jedzenia obok siebie, jakby na was tylko czekała, aż podejdziecie. Jakaś taka zupka, trochę jakiegoś świeżego pieczywa. Podchodzę, zasiadam. Emma? No. To na tej twojej
nocnej eskapadzie to coś zarobiłaś mocno, bo tak stawiasz nagle wszystkim? Nie wszystkim. Tylko tobie i Ili. Okay, to nie ma znaczenia, czy bym zarobiła, czy nie. I tak bym wam postawiła. No, bardzo miłe z twojej strony. Mordegard, który tam zeszedł, słyszy, że tylko tobie i Ili po prostu sztywno się prostuje i maszeruje do szynkwasu. Dla ciebie też była porcja przyjemna, ale widzę, że się chyba trochę obraziłeś, więc jak tam podchodzisz, to witają cię oczywiście i też wspominają, że jeszcze będzie gratis kolacja razem z jakimś piwem, bo z racji porannych wydarzeń to macie gratis. Dziękuję. Oczywiście najpierw wspomina, że tam Emma już coś wzięła dla ciebie, ale pewnie gdzieś tam się dogadujesz, że chcesz jeszcze jedną porcję. Chyba tak. Usiadam sobie, siądę sobie z tym swoim jedzonkiem i tak przykro. Będę sobie zajadał. Siądź przy tym samym stoliku, przy którym siedzimy, czy siedzisz w drugiej stronie? W kwasie, czy gdzieś indziej? W drugiej stronie ten sali. Myślę, że przy was, znaczy blisko was, ale znacząco nie przy tym samym stoliku. Atro? Jak widzę, że tam Mordegard zamawiał i nie płacił, tak podejdzie, dopyta, jak usłyszy, że za darmo, to jeszcze sobie weźmie jeden albo dwa nawet kieliszki wina, żeby trochę się rozluźnić przed pójściem do burmistrza, nie żeby się wstawić, tylko żeby humor sobie poprawić, żeby nie mieć sztywnej twarzy, tylko żeby mu to ułatwiło odgrywać emocje u burmistrza, żeby próbować być miłym dla niego, na początku przynajmniej. Więc sobie zamówi jedną albo dwa kieliszki wina po prostu. I wraca do Emmy. Co? Emma z Elmenorem siedzą przy stoliku, jedzą. I niejadkiem. Który je? Ty gdzie tam byłaś? W sensie? No, wczoraj. Znaczy dzisiaj też. W nocy. Chodziłam się po mieście. Po lesie. Aha, w jakimś innym mieście? Nie, nie zdążyłam. Po mieście się chodziłam. Musiałam przejść. Dotlenić się. Aha, a ktoś ci tak mordę obił, bo coś mówiłaś, ale... Nie, to ślisko było, przewróciłam się. Na pewno. Tego wilkołaka się przestraszyłam. Skoczył tak na nacka. No tak. No i rozwiązałam przy okazji problem tamtych dwóch. Na krótko, zawsze. A ty co robiłeś? Co miałem robić? No nie wiem, no bo ty... Nad ranem też wchodziłeś do karczmy, więc... Chodziłem po mieście. Nie samych było widać. No, słuchaj. Niebezpiecznie tu jest, tak? Wilkołaki się tu kręcą. Tak. I ty, ty potrzebujesz ochrony. No tak. No. Słuchaj, no... Nigdy z wilkołakiem jeszcze nie walczyłem, nie wiadomo. Skąd mam wiedzieć, z której strony się blokować w ogóle i... No. Wiesz, żeby dobrze unikać jego ciosów, muszę chociaż raz od niego dostać. I wtedy już będę wiedział. Uczę się na błędach. Z sobą niedźwiedziem też musiałem chociaż raz dostać. Tylko to było raz za dużo. A, czy ktoś wie, gdzie ile mówiła? Co, nie było jej? No spała, jak przyszłam to spała, a jak się obudziłam, to już jej nie było. Ach, kolejna znika. Bogowie, zostawiajcie jakieś notki chociaż po sobie.
Elmenor to przynajmniej zostawił, że załatwia swoje sprawy. I przynajmniej go w mieście znaleźliśmy. I to w miejscu publicznym, dosłownie, a nie sobie tą mordą na ulicy. Bo jestem odpowiedzialną osobą. I publiczną. Tegard mruczy sobie pod nosem tam z boku. No tak, jestem publiczną osobą również. No, ciężko by było znaleźć widownię, jakby siedział w piwnicy i sobie na flecie grał. Tylko co ja mam na tej notce napisać? Wychodzę do sklepu. Wrócę rano, tak? Wychodzę po mleko. Wrócę nie rano. Czekajcie z kolacją. Chociażby, to bym się nie martwił. Dobrze, no. Następnym razem zostawię notkę, jakbyś tego potrzebował. Dostajecie kawałek pysznego, cieplutkiego jabłecznika. Ojejku, jaki kawałek pysznego, cieplutkiego jabłecznika. Dziękujemy bardzo. Widziałam trochę was tutaj chyba. Wyszło gorzej niż się myślałam, no ale nieważne. Mój Boże, jaki pyszny kawałek ciepłego jabłecznika. Pierwsza klasa. Dobra, Elmenor, ty tak już ten. Nie strzęp języka, bo ci go zabraknie u burmistrza. Spróbuj tego kawałka pysznego, ciepłego jabłecznika. Już próbuję, dobrze, tak? Próbuję. Bogowie. Już nie może być taki dobry, że tak się zachwycasz nad nim. Jem. Ale się tak nie zachwycam. No dawaj, no. No, no smaczny, powiedz, no. I, no. Cieplutki dość. Pasuje do winka. A ci nie, Jadku, smakuje ten pyszny, ciepły jabłecznik. Dobry. Dobrze, więc po kolacji wyruszacie w stronę... Po kolacji Emma idzie się, kurde, ten, szykować. Dobrze, idziecie się wszyscy przebrać. Byliście się ubrudzić w trakcie kolacji. Wracacie do pokoju, szykujecie się. I co ze sobą zabieracie? Ma ubiera się w swoją suknię. Wyperfumuje się perfumem, który sobie wcześniej już kiedyś tam kupiła. I zabierze ze sobą tylko sztylet gdzieś schowany. Tak, żeby nie było widać. A żeby można było w miarę łatwy sposób wyciągnąć. Może masz jakąś ala podwiązkę i po prostu też. Tak, bardzo możliwe, że tak. No. No. Ja w sumie zabieram tylko swój nunczak do przygotowanego wcześniej na niego miejsca, tak? W sensie, no. Tak, do tej pochewki go wkładam, ubieram się. W sumie tyle. Sprawdzam tylko, czy nie mam jakichś, nie wiem, widocznych ran jeszcze na dłoniach, gdzieś na twarzy. Się przyglądam w lustrze, tak? Układam sobie jakieś włosy w miarę, żeby były klasycznie do tyłu zaczesane. Elmenor? Elmenor już na kolację zszedł przygotowany. Ufałeś sobie, że się nie pobrudzisz. Ufałem. Udało ci. Mordegard. Wiem. Mordegard schodzi... On kuszy nie ukryje pod żadną pończochą, czymkolwiek, co robi Emma, więc on tylko bierze ze sobą jakiś sztylet. Zapewne go chowasz, więc możesz sobie rzucić na zwinne dłonie, to będzie kontra ewentualna percepcja, gdyby was chcieli przeszukiwać. Więc sobie zapamiętaj ten rzut, to... Cóż. Cóż. Piąteczka. Myślę, że twoi towarzysze wiedzą, gdzie masz schowany ten sztylet. Tylko odstaję. Myślę, że każdy, kto mi się tak przyjrzy trochę dłużej, wie, gdzie jest sztylet. Elmenor, a czy ty bierzesz ze sobą jakąś broń, czy tylko swoje instrumenty? Swój instrument. Mój flet jest największą bronią. W sumie fakt, bo jesteś bardem, ale wiesz. To bardzo długi flet. Tak. Dobrze. Więc udajecie się. Już naszykowani, ubrani w odświętne stroje. Ili jeszcze nie ma, nie wróciła.
Nie dowiedzieliście się na razie, co się z nią stało, ale docieracie powoli pod budynek. Już jest ciemno na dworze dosyć. Taki powiedzmy półmrok, już słońca prawie nie ma, ale jeszcze delikatnie gdzieś tam tak unosi się taka łuna. I widzicie dosyć duży, jednopiętrowy, jest parter i piętro, budynek, ale jest taki całkiem spory. Oczywiście jest on murowany, nie drewniany. Jest główne wejście, których w tym momencie pilnuje dwóch strażników. Pewnie gdzieś widzieliście w mieście już nieraz dwóch mężczyzn ludzkich, po prostu takich całkiem umięśnionych, stoją z takimi włóczniami w rękach i pilnują wejścia, patrzą, kto wchodzi. Będzie sprawdzane, kto będzie chciał wejść. Mają przy sobie listę gości, będą was czytywać. Ale bez problemu uda się wam wejść do środka. Tak? Ja, zanim właśnie nas sprawdzą i tak dalej, to gdzieś chcę się im po prostu przyjrzeć twarzą głównie, bo mi Trina mówiła, że burmistrz jakby przy ataku tych ogrów, tak? No. Miał tych jakichś swoich strażników, którym zaczął rozkazywać i właśnie chcę ich zapamiętać mniej więcej z twarzy, żeby potem wiedzieć, czy jak na nich trafimy kiedyś w przyszłości jakoś, to żeby mieć tą świadomość, że oni mogą być od niego po prostu. Jak to są też ubrani jak normalni strażnicy, a nie jego jakaś prywatna ochrona, tylko należą do straży miejskiej, no to chcę po twarzach mniej więcej ich spamiętać, żeby wiedzieć. Dobrze, jeden z nich ma jakąś bliznę przy oku i nie ma połowy brwi przez to, a drugi po prostu ma taką kwadratową szczękę, po tym najbardziej ich rozpoznasz. Wiadomo, że aż tak opisu nie potrzebujesz, ale będzie ci łatwiej ich na pewno rozpoznać. Tak, szczególnie ta kwadratowa szczęka, w którą łatwiej potem będzie trafić pięścią. Tak, bardzo dobrze. Zdecydowanie. Emmo, a Niejadek został w karczmie? Tak, myślę, że Niejadek został w karczmie, bo już nie będziemy aż tak bardzo... Dobrze. Straż was zatrzymuje, spoglądają w waszą stronę, oceniają was wzrokiem, zatrzymują się dłużej w miejscu, gdzie widać sztylet, który ukrywa Mordegard. Spoglądają na was po kolei, na twarze. Imiona i nazwiska proszę. Ja bym chciał przedstawić siebie, powiedzieć po co przybyłem, tak, i przedstawić się pozostałą część jako moją osobistą obstawę. Ponieważ jestem taką gwiazdą. Oni nawet nie szukają jakoś szczególnie na tej kartce, którą mają z listą. Jesteś gdzieś tam na początku tej listy. Nie w pierwszej, powiedzmy, piątce, ale no, gdzieś tam na początku. Szósty. Tak, szósty. I jest napisane wraz z towarzyszami, więc no, możesz prowadzić tam kogo chcesz, tylko nie wiesz potem, czy ile da radę w sumie wejść. To dam im znać oczywiście, że przybędzie również towarzyszka mej podróży i ona też potrzebuje wejść do środka. Oni nie pytają się ciebie, jak wygląda. I po prostu czekają na opis. Nie będziemy tego chyba odgrywać. To nie jest aż tak ważne. I spoglądają z powrotem na Mordegarda. Prosilibyśmy zostawić broń. Ale jaką broń? Tu nie ma broni! A to wskazują w miejsce, gdzie widać kształt tego sztyletu. To się spoglądam na to miejsce, na Mordegarda. To przepuklina. Panowie, toż to chuć mojego towarzysza. Tak jest podekscytowany imprezą. Że mu z boku wystaje, tak? Ja nie wiem, jaką ty masz anatomię generalnie, więc wiesz, tam może być i z boku, nie? Niech oni sobie wyobrażają. Ja tylko takim podśmiechujkiem rzucam po prostu komentarz, tak? Że toż to chuć jego tutaj tak
A chcesz sobie rzucić stawia twardy opór. Kurwa. Szacie. Mordegard rzuca ci spojrzenie, które cię zabija w tym momencie. Myślę, że to szata stawia opór jego chuci. Ponownie pytanie, chcesz rzucić sobie na oszustwo? Ale z ułatwieniem chociaż jakimś. Cóż, nie wiem, chyba nie, chyba normalnie. Bo Mordegard najpierw próbował mówić, że on nic nie ma, więc... Mogę spróbować, no. Tylko pytanie, czy to się opłaca. Dobra, jak się bawi, to się bawić, najwyżej go nie wpuszczą. Przedczepią go. Tu wszystkie klejnoty jego zaraz zabiorą. Krytyczna 20, 24. Przepraszamy bardzo, tak. Oni są tacy bardzo speszeni, tak odwracają w głowie na boki. Proszę, proszę. Dobrze, że odwracają głowę na boki, bo chyba Mordegard jest jeszcze bardziej speszony. On po prostu, wiesz, jabłko, burak, cokolwiek. Co czerwone, to on. Mordegard, ty mówiłeś, że z jakiego klanu jesteś? Długowęży, tak? No właśnie. Chodź. A tro? No, zachowujmy się już, bo się nie przysporzy takich żartów. Tak. I o tym już dyskutować jeden dłużej. Wystarczy, który anatomię moją chce omawiać. Jeden wystarczy w drużynie. Dobrze. Ty omawiałeś inne antyanatomiczne rzeczy ostatnio w karczmie, więc no... Nie praw tutaj. Ale to nie na towarzyszach. Hello. Moje były rozważania teoretyczne do sprawdzenia eksperymentalnego. Ja nie wiem, na kim ty to chciałeś testować. No może panie z Zamtuza się zgłoszą. Albo panowie. Mhm. Wątpię, że teraz ktokolwiek z Zamtuza się zgłosi. Troszkę się chyba na nas obrazili. Ja was tutaj w takim razie zostawiam. Ja idę sobie tam miejsce zająć, dogadać się tutaj z... Nie wiem, kto tutaj organizuje to wszystko. Może poszukam, znajdę, dogadam się. No, a wy bawcie się dobrze. Dobrze, wchodzicie do środka, widzicie taki duży... On to nie jest czerwony dywan, ale po prostu jest taki duży dywan na taki przedpokój. Są wieszaki na jakieś takie górne odzienie, na jakieś takie płaszcze czy coś w muście, jakby ktoś miał. Są też jakieś takie ławki, żeby sobie usiąść przy wejściu zaraz. Następnie są schody do góry prowadzące. W sensie one nie są tak typowo na piętro, tylko tak jakby na takie półpiętro. Natomiast tam w tym momencie są takie czerwone barierki, które zamykają przejście, że tam nie wolno wejść. Więc idziecie korytarzem długim, który prowadzi cały czas na wprost. Jak wchodzimy, tak, to Emma chce Atro złapać pod rękę. Atro? Daje się. Tak, Atro. No, a co, strażnika mam sobie wziąć? Nie, ona chyba pytała o moją reakcję, więc... No, tak. Więc się daje. Tak, o, faktycznie odchrząkuję. Sobie wertuję moje dawne alter ega w głowie. Sobie wybieram jakoś jedno. Nie wykorzystam pełnego, ale przynajmniej nazwisko sobie dorobię, jakbym musiał z jakimś ktoś szlachcicem gadać. Zaraz z drzwi, które znajdują się po waszej prawej stronie, wychodzi jakaś pokojówka. Jest ona ubrana w taką czarną sukienkę z białym fartuchem. Ma krótkie, brązowe włosy, na górze taki czepek i spogląda w waszą stronę i jak kłania się delikatnie. Dzień dobry. Zaprowadzę do sali gościnnej, proszę za mną. Prowadzi was tym długim korytarzem, zaraz kawałek dalej za tymi drzwiami, z których ona wyszła. Są drzwi na lewo prowadzące, one są otwarte w tym momencie. Słyszycie stamtąd głosy, widzicie również światła
takie większą ilość świateł. Nie? Na korytarzu też są jakieś świeczniki, natomiast stamtąd widać tę większą łunę światła. I po drodze widzicie kilka obrazów, które przedstawiają jakieś krajobrazy. Widzicie też portret jakiegoś mężczyzny. Elmenor, ty wiesz, że to nie jest burmistrz. Nie zdążyłeś się typowo odłączyć, żeby odejść od nich jakoś daleko, gdy ta pokojówka do was przyszła, więc myślę, że ona też ci powie, że możesz iść z nimi po prostu do główną salę, pokaże ci, gdzie możesz się naszykować. Widzicie też jakąś taką zbroję po drodze, taki po prostu stojak ze zbroją, ale taki rycerz stojący. Jest to taka po prostu zbroja płytowa. I wchodzicie do tej sali. Znajduje się tam parę dużych stołów, gdzie na środku po prostu jest taka większa przestrzeń, gdzie ludzie mogliby sobie po prostu potańczyć, jakby chcieli. Przy stołach znajduje się taki, powiedzmy, bufet. Tam po prostu jest jedzenie, picie, które można sobie brać samemu przy takich stołach na bokach, a na środku są stoły, gdzie już siedzi parę osób i jesteście w stanie rozpoznać część z nich. Znajduje się tutaj kapłanka z dwoma akolitami. Spogląda w waszą stronę tak dosyć zniesmaczona. Szczególnie w stronę Elmenora. Niekoniecznie na was, ale na Elmenora. Przejeżdża tak po nim wzrokiem, tak niechętnie. Widzicie też Trinę, która stoi gdzieś w rogu razem z dwoma innymi strażnikami rozmawiając. Zauważa ciebie Atron, idącego pod rękę z Emmą. Prześlizguje wzrokiem po was i odwraca się z powrotem do tych strażników. Puszczam jej oko, tak. Tak tylko jakby mrugnął jednym okiem, potem idąc dalej gdzieś sobie jakby, jak już odwróci wzrok, jakbym sobie w nim tam coś dłubał, jakby mi coś wpadło. Ojojoj. Tak, bardzo tak teatralnie, tak jeden paluszek odstaje od dłoni, nie? I tak sobie jednym paluszkiem tak, o. Jakbym się starał pudru nie zetrzeć, mimo że żadnego nie mam na twarzy. Dobrze. O dziwo, jest to bardzo dziwny widok, znając już całą historię. Widzicie tutaj Rowana, czyli najprawdopodobniej syna burmistrza. Dodatkowo widzicie też niziołka, którego nie kojarzycie za bardzo. Może ewentualnie Emma go widziałaś, jak byłaś w stajni. Wiesz, że był gdzieś w stajni, gdzieś tak przechodził obok stajni po prostu. Nie obsługiwał cię, ale był gdzieś tam w okolicy, jak tam byłaś. Aha. Widzicie też parę nieznajomych osób. Jest tam krasnolud, bogato ubrany. Ma na sobie całkiem sporo jakiejś biżuterii. Na pewno te ubranie, Emmo, ty szczególnie jesteś w stanie to stwierdzić, jest bardzo drogie i kosztowne. A widzicie też kobietę, która ma długie, brązowe włosy. Jest ubrana też w bardzo ładną suknię. Ona ma tą suknię w kolorze takiego błękitu, więc wyróżnia się całkiem od was, bo wszyscy jesteście na czarno. Ona jest w błękitnej sukni. I w tym momencie rozmawia z mężczyzną. Elmenor, ty jesteś pewien na 100%, że to jest burmistrz. Jest to starszy mężczyzna trochę, taki w średnim wieku. Ma krótkie, przypruszone takie siwizną włosy. Ma wąs, króciutko ściętą, ostrzyżoną brodę, ale taką równie ostrzyżoną, nie taką jakby długi czas ją zapuszczał. Dodatkowo ma zielone oczy. W tym momencie właśnie rozmawia z tą kobietą. I widzicie też parę innych osób, które gdzieś tam po prostu rozmawiają, których nie znacie. Nie wyróżniają się one jakoś szczególnie z tłumu. Myślę, że rozglądając się po całej tej izbie, szukam
miejsca do zasiądnięcia w jakimś przy jakimś końcu stołu, który nie jest jeszcze właśnie obsadzony ludźmi, przy którym nie będzie zbyt dużo innych osób postronnych, przy którym będzie można swobodniej, chociaż szepcząc, wymienić parę słów. I prowadzę Emmę, jak znajdę takie miejsce. Na pewno się znajdzie, bo jest tutaj odpowiednia ilość stołów, żeby każdy miał swoje miejsce. Nawet pokojówka was zaprowadza po prostu do miejsca, które jest dla was, dla waszej grupy. Jest jedno puste krzesło też dla Illy, które jeszcze nie ma. Elmenor, ty widzisz, że jest z boku pomieszczenia kominek. Obok tego kominka jest taka prowizorycznie zbudowana taka, powiedzmy, scena dla ciebie. I pokojówka mówi, że możesz tam po prostu się naszykować. Jakbyś czegoś potrzebował, to masz dać znać. A ona musi zająć się szykowaniem reszty rzeczy na wieczór. Na razie są tylko przystawki na tych stołach, a musi pomóc w kuchni robić resztę rzeczy. Żegna się z wami, kłaniając się. I wraca, wychodząc z tymi samymi drzwiami, którymi was przed chwilą wprowadziła. Oczywiście w tym pomieszczeniu też znajdują się obrazy. Widzicie też obrazy, kilka portretów po prostu obok siebie. Głównie mężczyzn, ale znajdują się też jakieś kobiety. Nawet jest jeden taki portret, powiedzmy taki rodzinny, gdzie jest mężczyzna, kobieta i jakieś dziecko. A poza tym widzicie również jakiś taki... powiedzmy taki posążek, ale on nie ma jakiegoś specjalnego kształtu. Po prostu jest taki nieregularny, jakby ktoś po prostu sobie tam coś poskubał. No, jest jakaś ozdoba. A jakieś tam religijne posągi, malowidła, znaki? Nie widzisz. Nie ma. Okay. Jako iż Illa, widzę, przybyła do nas w końcu. Twoich towarzyszy nie ma już w karczmie. No myślę, że pewnie poszli do burmistrza, bo już jest godzina tam 20, powiedzmy 30. Myślę, że po prostu za jakiś czas opiszę, że przychodzisz do nich. Tak, ja na pewno jeszcze tam pewnie miałam jakiś problem typu, przepraszam, poszłam gdzieś z cukienką, nie wiem, poszłam, żeby mi ktoś coś z włosami zrobił na przykład. Dobrze. I to wszystko. A jak wróciłeś do karczmy, to Niejadek ci powiedział, że my już poszliśmy do... O, na przykład, no. Tak, bo Niejadek został. No, Niejadek został. O, pod sukienkę go wsadzę, pójdzie ze mną. Na pewno by mu się spodobało. To jest rozwiązanie, tak. Tak, też tam nos będzie się o suknię opierał i to też będzie jego... będzie chuć. Chuć. Tylko kto wciśnie tekst o anatomii i o chuci. Dobrze. A więc jesteście w środku. Na razie nikt was nie niepokoi, nikt do was nie podchodzi, wszyscy są czymś zajęci. Jednakże widzicie, że powoli gdzieś tam burmistrz, widząc, że przyszli nowi goście, powoli stara się zakończyć rozmowę i pójść w waszą stronę się przywitać. Szczególnie zaczynając od Elmenora, więc po chwili podchodzi do ciebie. Witaj, Elmenorze. Witam, dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Czy wszystko gotowe na dzisiejszy wieczór? Instrument gotowy, mój głos gotowy, głowa gotowa, wszystko gotowe, tak jest. Znaczy, państwo są gotowi? Czemu nie mielibyśmy być? Jedzenie gotowe, pan jest, muzyka będzie, więc wszystko będzie w porządku. Widzę stroje też bardzo... bardzo ładne macie. Tak przyjrzał się tobie, przyjrzał się twoim towarzyszom. Chcę się uśmiechnąć szeroko, podejść dzierskim krokiem do burmistrza, zrobić te dwa kroki. O, trzeba być czasem gotowym, bo muzyka Elmenora potrafi elektryzować. Witam bardzo serdecznie. Atro Silverthorn. Nie mieliśmy jeszcze okazji. Emma siada wyprostowana, zakłada nogę na nogę i się uśmiecha do burmistrza. Mordegard wyciąga rękę, mówi: Mordegard. On najpierw się wita z Atro, bo pierwszy podał mu rękę. Jestem burmistrzem tego miasta, Zalvador. I do ciebie Mordegard też tak wyciąga rękę, ale tak
patrzę się na to, jak tak powiedziałeś, po prostu takie Mordegarcie, tak troszeczkę tak ścina cię wzrokiem, ale podaje ci tą rękę, bo musi dać, wiesz, gest, miły być. Ci podaje rękę, wita się proszę, z tobą. Proszę mu tam wybaczyć, panie. Mordegard jest ochroniarzem. Musi być twardą ręką, prawda? On też i w słowach bywa twardy. Z tego wynika ten brak emocji, brak jakiegoś takiego okrzesania. Natomiast jak pan dobrze widzi, Atro tutaj, bogaty słownictwem, bogaty posturą, jest menadżerem. Tym się zajmuje. Krasnoludzi to widzę. Ogólnie są twardzi. O, z zewnątrz i nie tylko. Mordegard robi się momentalnie czerwony. No cóż, jak go tak nie... klepie... Chodzi, że go tak klepie po ramieniu, tak mówię. Widzisz, Mordegard... Opłaca się być twardym. Cóż, każdy ma tu jakieś... tak... odchyłki od normy. Pozytywne... jak najbardziej, jak się na to dobrze spojrzy. Słyszałem, co dobrego zrobiliście dla naszego miasta i jestem bardzo wdzięczny wam za to. Oż, ale proszę nie... aż tak nam nie chwalić, to tam... Byliśmy w okolicy, to jej się zdarzyło zrobić to i owo. Trina bardzo dużo o państwu opowiadała, szczególnie o panu, Atro. Och, mam nadzieję, że w samych superlatywach. Na razie tak, ale mam nadzieję, że tak zostanie. Też mamy taką nadzieję, jednak w tym uroczym miasteczku, no nic, tylko się zakochać w nim i strzec go jak oczka w głowie. Święte słowa, święte słowa. No nic, muszę państwa zostawić. Przywitam się jeszcze z waszymi towarzyszami, z waszą towarzyszką przy stole. Muszę zająć się resztą gości. Jeśli będziecie mieli jakieś sprawy do mnie, to możecie podejść. Ale najlepiej kontaktować się najpierw z moimi pracownikami. Jeśli oni nie dadzą rady nic zdziałać, to wtedy zapraszam do mnie. Oczywiście. Bardzo dziękujemy za gościnę i miejmy nadzieję, że żadnej sprawy do pana nie będziemy mieli, żeby nie zawracać panu głowy. Jest pan zajętym człowiekiem na pewno, będąc tutaj burmistrzem, także miłego wieczoru życzę. Wam również. On odchodzi od was, podchodzi na chwilę do Emmy. Czeka, aż wstaniesz, bo siedziałaś, więc... Emma wstaje, łapie za swoje końce sukni i kłania mu się delikatnie. On ci tak skiwa głową w takim razie, skoro widzi, że tam bez podania ręki i tak dalej. Wita się z tobą, przedstawia się. Jestem burmistrz Salvador, miło mi panią poznać. Ja się przedstawia jako Emma, córka Atro. Atro, możesz to chyba usłyszeć. Jak najbardziej. Definitywnie. Ja jakby nie zdradzam po sobie, mam szeroki uśmiech, ząbki odsłaniam. On tak tylko spogląda w stronę Atro i w stronę Emmy. I po chwili się żegna, odchodzi i wraca do tamtej kobiety, z którą wcześniej rozmawiał. Ila, w tym momencie ty jesteś tuż przed wejściem. A powiedz mi, co zabrałaś ze sobą? Skarczmy. Jakąś broń, cokolwiek brałaś, czy tylko się ubrałaś w sukienkę i przyszłaś? Nie. To było tak, że jak oni spali, to ja zabrałam sukienkę, bo Ila rzadko chodziła w sukienkach, więc nie chciałam się przy nich stroić, żeby nie było wstydu i tak dalej, więc zabrałam tą sukienkę. Poszłam do kogoś w tej wsi, kto mógł mieć coś najbliżej coś wspólnego z fryzjerem. Jak to się kiedyś nazywało? Nie fryzjer, tylko... Balwierz. Ale balwierz? Tak? Cyrulik. Cyrulik? Cyrulik? Bardzo cię. Dobra, coś w tym stylu, nie? To tak, oraz oprócz tego, żeby tam się schować tą sukienką,
A dwa, żeby ktoś zrobił porządek z moimi włosami, żeby je dobrze ścisnąć na ten wieczór, żeby nie zwariowały pod wpływem emocji. No więc gdzieś tam potem ścisnąłam się tą sukienkę, jak mi ułożyli włosy i sobie przyczłopałam pod dom burmistrza. Dobrze, więc przy wejściu widzisz dwóch strażników, którzy trzymają jakieś włócznie, spoglądają w twoją stronę i pytają się o twoje... Dzień dobry, jak pani tożsamość? Ile? Ja z tego co wiem, moi towarzysze są w środku. No i tak przyglądają tobie przez chwilę, kiwają głowami. Pan Elmenor wspominał, że panienka przyjdzie, zapraszamy do środka. Pokojówka powinna panią przyjąć. Dobrze, ja tak wchodzę, tak dosłownie ściubię nóżkami, ponieważ Emma wybrała mi jakąś bardzo obcisłą sukienkę, taką wąską, taką jeszcze, nie obcisłą, to było coś balowego? To była balowa sukienka, ale bez takich tych... Czyli taka szersza sukienka, ale pod spodem może mieć coś z tych damskich... Takie halki takie? Takie halki, one są pewnie niewygodne, plus ta sukienka pewnie będzie miała jakieś z wełny, jest dłuższego, tam jak to Emma wybierała, jakaś taka ciężka... Ładna, ale ciężka. Właśnie nie. Emma, opisz po prostu, co Ili coś ty, co żeś wybrała, no. Prosta sukienka, troszkę bardziej zdobiona. Nie, żeby nie krępowała ruchów, że kurwa, tylko... Ale luźno można się poczuć, tak? Dobrze, czyli nie krępująca, luźna sukienka. I może... też nie, żeby się nie ciągła za tobą tam. A, dobrze, czyli taka do kostek. Tak, o, no. Dobrze, i niech będzie, że jest wełniana, więc będzie mi czasem troszkę gdzieś... drapać. Wełniana, kurwa. Co elementy kurwa? Bawełniane, w sensie tutaj może być, wiesz, bawełniana, ale tutaj ma jakieś takie, kurwa, no wiesz, wełna nie jest taka, to nie jest zawsze takie grube coś jak sweter, nie? To są różne. Ale to nie kaszmir. Pokojówka prowadzi cię do sali, w której są twoi towarzysze. Nie wiem, ile słyszałaś wcześniej, natomiast jest tam parę osób, które kojarzysz. Mhm. Oczywiście nie licząc twoich towarzyszy, bo zauważasz Atro, zauważasz Elmenora, zauważasz Emmę i zauważasz Mordegarda. Ale jest tam też Trina razem z dwoma strażnikami, która jeszcze siedzi w roku i z nimi rozmawia. Jest tam też kapłanka z dwoma akolitami. Ta główna kapłanka oczywiście. A widzicie też niziołka, widzisz krasnoluda, bogato ubranego, jest też o dziwo ten syn burmistrza, Roan, którego ostatnio poznaliście, oczywiście nie ma jego matki, i jest tam też kobieta, która rozmawia w tym momencie jeszcze z burmistrzem. Co robisz? No, ja się będę przepychać do swoich towarzyszy w tej swojej skromnej sukience, pewnie jakiejś w kolorze. Jak się wszyscy ubrali w ogóle? Ja przepraszam, bo ja nie wiem. Jesteście na czarno wszyscy. Wszyscy jesteśmy na czarno. Mordegard to chyba nie. Mordegard ma ciemnozielone takie, ale no, to też taki mocny, tak, ciemna zieleń. Że ja to, jak to tak, sukienka taka skromna, jakaś taka beżowa mi się zaczęła wyobrażać, przepraszam. Nie, wszyscy macie czarne. Co czarno-beżowe tam? Jakieś takie elementy, no, albo po prostu coś ciemnego, to ja się przyciskam tej swojej sukience taka trochę. I ja mam teraz taki jeszcze, wiecie, tak ściągnięte te włosy w takiego koka. Po prostu... ściśnięta. 15 tysięcy gumek. Tak, 15 tysięcy. Nożyczek. No, żeby tam, jeszcze wiecie, jakoś poplecione, żeby te włosy nie mogły same z siebie wychodzić w żaden sposób. I idę tam się, wiecie, przyciskam do nich i tak trochę tak niepewnie tam. I żeby nie było, mam płaskie buty, ja nie chodzę na... Ila nie chodzi na obcasach. Elmenor szykował się do swojego występu, więc on jest gdzieś tak przy takiej scenie prowizorycznie zbudowanej dla niego obok kominka. Reszta gdzieś tam się kręci obok niego bądź przy stoliku, który został wam przydzielony, bo dostaliście swoje miejsca każdy. Ja na pewno jesteście obok siebie. No to ja najpierw lecę do tego stolika. Jeżeli tam są, to ja tylko tak... Jejku, już zdążyłam. Przepraszam, ale musiałam znaleźć kogoś, kto dobrze splecie te włosy, żeby się nic... No wiadomo, nic nie odwaliło. No, że przynajmniej jesteś. Nic się nie ominie. Ślicznie wyglądasz. O,
O, dziękuję, Mordegardzie. Wy też wszyscy niczego sobie. Ja bym chciał, jak się tam przygotuję, no przygotuję się po prostu na tej scence, tak, to bym chciał z niej zejść, podejść do stolika, wziąć jedno z krzesełek spod stolika i postawić na tej scenie od strony kominka. Bez problemu. Tak na wypadek, jakbym miał coś się wydarzyć, to wolę, żeby krzesło poleciało do ognia, a nie... To nie jest tak, że wlecisz, to jest tak, że scena i komin za tym, tylko ty obok. Ja wiem, ale on ma... boi się po prostu i tyle, no. No dobrze, no. Zawsze lepiej być zabezpieczonym niż nie. No. W jakiej porze roku Almenar przyszedł? No jesień cały czas. No więc jest łatwopalny dość. Myślałem nad tym, żeby zmienić, ale nie zmienił się. Nie chciał jeszcze. Jeszcze nie ewoluuje. Pokémon nie jest gotowy. No, także jak już wszyscy jesteśmy, to może pójdę zasięgnąć trochę języka, trochę się tutaj w tłum wtopić. Postaram się przynajmniej. A w ogóle to czego tak bardzo szukamy informacji na ten czego? Znaczy wiesz, jak się nic nie wydarzy, to też będzie dobrze, ale jakby miało się coś wydarzyć, to dobrze, że tu będziemy i no dobrze by było coś powęszyć na temat samego burmistrza, jak tu już jesteśmy u niego, tak? Odnośnie tego jego całego likantropii, tak? Może jakieś inne brudy, jak coś będzie? To ja w międzyczasie już się tam rozstawię na tej scenie, stanę sobie na niej, tak już widzę, że tam się ludzie będą siadać sobie gdzieś tam się kokosić, tak? To ja zacznę od małej zapowiedzi, w której będę, no, oczywiście przedstawię się tak, kim jestem i tak dalej. Przedstawię, co będzie dokładnie dzisiaj, jak będzie wyglądał wieczór, tak z mojej strony, że przygotowałem trochę kawałków, tak, zarówno czysto instrumentalnych, jak i z delikatnym wokalem. Natomiast jeżeli ktokolwiek miałby jakiś pomysł na przeszłe piosenki, na jakąś twórczość, tak, to wszelkie pomysły, wszelkie ploteczki, wizytówki zostawiamy przy stole i wskazuje na stół, przy którym siedzi cała reszta. Licząc na to, że po prostu ktoś może przyjdzie z jakąś ciekawą historią, prawda? I będziemy mieli, jeżeli informacje, to jeszcze pomysł na kawałek. I zacznę po prostu. To ja sobie rzucę na występ. 19. Wszyscy słuchali cię z ogromną uwagą i niecierpliwie czekali na twój pierwszy repertuar. Jak tylko się zaczął, to zdecydowanie bardzo byli zachwyceni tym, jak grasz, i część osób nawet wyszła chwilę potańczyć. W międzyczasie Trina podeszła do waszego stolika sama, bez strażników, przywitać się z wami. I usiadła na chwilę obok was. Widzicie, że ma na sobie całkiem sporo, o dziwo, makijażu, ale nie takiego, że jest on na zasadzie, że mają upiększyć, tylko po prostu najprawdopodobniej zakryła swoje przemęczenie z całą nocą i całym dniem. Tak, żeby po prostu nie było widać, jak bardzo jest zmęczona. Ale gdy spojrzycie w jej oczy, widzicie, że nie do końca na pewno jest w pełni swoich sił. Bierze coś do picia i spogląda w waszą stronę. Jak wam minął dzień? Co planujecie zrobić? Tak rozgląda się, czy ktoś tam słucha? Dobrze się bawić. Wybacz, ale minął nas panią, no. No, planujemy, no co? Jak się wydarzy coś ciekawego, to chętnie to zaobserwować. A no właśnie, Trino, może ty wiesz, czy burmistrz wrócił jakieś specjalne atrakcje dla gości? No, oprócz Elmenora, prawda? I wprawdzie też w jakim celu są organizowane takie... No. Dla burmistrza to okazja, żeby trochę pohandlować. Ten krasnolud, co tak bogato wygląda, to jest kupiec miasta dalej wzdłuż rzeki, jak się popłynie. I
próbujemy z nimi negocjować, żeby po prostu handel między naszymi miejscowościami ruszył. I dlatego tutaj jest. Druga sprawa, ta kobieta, z którą burmistrz rozmawia, to jest jego jakaś daleka krewna. Więc wykorzystuje tę okazję, żeby się z nią spotkać. No a dodatkowo też jest to, jak widać, zamknięta impreza. Nie wpuszczę tutaj wszystkich. Ale stara się trzymać dobre stosunki z osobami, które są ważne w mieście. Niezależnie od tego, jaką profesją się parają. Dlatego jestem tutaj ja, jest tutaj kapłanka, jest tutaj handlarz końmi. I też znajduje się parę ogólnie kupców z różnych miast tutaj. Powiem szczerze, że nie wszystkich znam. Niektórych pierwszy raz tutaj widzę na oczy. Ale przyznam szczerze, że pierwszy raz widzę tutaj tego półelfa. Nie widziałam go wcześniej. Ale kojarzę go z miasta. Widywałam go parę razy. Którego? No i jego syna. No, ćwierć elfa. Tak. Jego syna? No, tak się domyślam. A jak się przygląda? Myślicie, że to jest syn burmistrza? Tak myślimy. Tak myślimy. Prawdopodobnie spłodził ją z Danor. Jego. Spłodził jego. No, spłodził jego z Danor. No, dobrze. Nikt mu wspomniał, jak wygląda, tak? Jak już mówimy syn, no to już nie będzie syn. No bo to wiadomo po elfach. A to jeszcze ćwierć elf, to już w ogóle. No, ona ma na pewno zszokowaną minę, nie wiedziała o tym, ale tak kiwa głową, spoglądając tak ukradkiem. To wiadomo, nie robi tego tak całkowicie, że w jedną, drugą stronę. Nie spodziewałam się takich informacji. Nie to. To też nie jest potwierdzone na 100%, prawda? To traktuj to jako ploteczki. Plotki to czasami jest zmora tego miasta. No, jak pewnie każdego. Jak myślisz, jakby się miasto dowiedziało, że ma, powiedzmy, syna z nieprawego łoża, to coś to by spowodowało ciekawego? Czy niekoniecznie by się tym ludzie przejęli? Rozumiem, że stołek w tym mieście to przechodzi rodzinnie, tak? Tak. Więc burmistrz, rozumiem, nie ma oficjalnych dzieci żadnych i... Niby... Znaczy, no nie ma oficjalnie rodziny, nie ma dzieci, a raczej wszystko zawsze było oficjalne. Myślę, że część osób chciałaby podważyć to i nie ufałaby temu, że on jest synem burmistrza, bo nie mieliby takiego potwierdzenia. Pewnie by myśleli, że po prostu ktoś tutaj kłamie, dopóki sam burmistrz by tego nie potwierdził. Ale nie wiadomo, czy by zaakceptowali kogoś takiego. Byłoby bardzo ciężko na pewno. Powiedz mi, Trina, jest tu ktoś, kogo może nie znamy, a warto by było z nim porozmawiać? Może, nie wiem, ci kupcy coś mogą ciekawego wiedzieć? Żeby tak zaciągnąć języka gdzieś? Kapłankę znamy. Tego młodego też znamy. Kto tu jeszcze jest? No. Tak się rozglądam właśnie. Z kupcem ewentualnie, bogatym krasnoludem. On ma całkiem spore wpływy. Bardzo prawdopodobne, że będzie coś wiedzieć. A trochę jak się rozgląda, rzuć sobie na percepcję, proszę. 11. Jest to niestety niewystarczające. Nie zauważasz nic poza tym, co już widziałeś. Staram się zgrywać jeszcze pozory, że tutaj jestem wykwintnym jakimś dżentelmenem i dystyngowanym szlachcicem, tak? Z tą kuzynką daleką burmistrza raczej bym rozmawiała w momencie, jak burmistrza nie będzie w okolicy, wtedy z zupełnie inną osobą.
Oj, to na pewno raczej nie chciałbym, żeby zobaczył, że się, nie wiem, spoufalam z jego daleką kuzynką. No, się wystarczająco dziwnie na nas patrzy, szczególnie na Mordegarda. Tak. Wspominałam wam o tym, że on jest specyficzny. A, to nie dlatego. Teraz siedzi, to nie widzisz, ale no, nieważne. Chyba nie chcę wiedzieć. W każdym razie też burmistrz ma, jak widzicie, swoją służbę. Być może ktoś ze służby coś by wiedział. Jednak oni tutaj są praktycznie cały czas. I cóż, jeśli chodzi o atrakcje, Ilo, bo pytałaś, to na pewno będą jakieś różne gry. Jakieś rzucanie rzutkami, może jakieś trafienie do celu. Takie bezsensowne rozrywki według mnie, ale przynajmniej oni będą mieli ubaw. I coś może się przy okazji dowiecie i może nawet coś zrobicie. Z reguły burmistrz daje jakieś pieniądze za to. Nie A za sam duże. Gra? Sam gra w gry czy nie? Sam nie uczestniczy. Zdarza mu się. Czasami mu się zdarza. Zobaczymy, jaki będzie miał dzisiaj humor. I cóż, z kim byście mogli jeszcze porozmawiać? Raczej z tymi kupcami, to oni po prostu przyjeżdżają, załatwiają biznes i wyjeżdżają i mają gdzieś nasze miasto tak naprawdę, więc raczej nie ma sensu z nimi rozmawiać, ale tak, żeby może z tymi nowymi twarzami spogląda w stronę dwóch mężczyzn. Jeden jest ubrany w taką brązową kamizelkę, narzuconą na ciemno-szary strój, a drugi po prostu ma ubraną czarną taką koszulę z takimi czarnymi spodniami, też jest na czarno ubrany cały. Ich całkowicie nie kojarzę, nie mam pojęcia, kto to jest. Dobrze, to w takim razie ja przejdę się, porozmawiam z paroma osobami, może czegoś się dowiem ciekawego, zobaczymy. Ja też spróbuję się czegoś dowiedzieć, chociaż... No może teraz w świetle nowych informacji uda się coś więcej wyciągnąć z ludzi. Ale skoro do tej pory nie bardzo chcieli mi cokolwiek mówić, może też z racji na moje stanowisko, to wątpię, żeby teraz też coś chcieli powiedzieć. Ja w każdym razie idę zająć się swoimi sprawami. Jak coś, to możecie zawsze podejść. Dobrze, w takim razie miłego wieczoru. No, zobaczymy, jak się wszystko rozwinie. Zauważasz na pewno, że Trina ma tą bransoletkę, którą mi dałeś na ramieniu, na nadgarstku. Nie ma, o dziwo, bo tego w sumie nie opisałam, ale nie miała na sobie stroju takiego, w sensie zbroi, tylko miała suknię taką na krótszy rękaw. Ale nie jest ona ani za obcisła, ani za bardzo taka rozłożysta. Jest taka bardziej jak stroje na przykład na podróże, taka typu suknia, tylko po prostu bardziej ozdobna. Mhm. No jak ona wstaje od stołu, to też odczekuje tam parę sekund i też wstaje. I chcę podejść do jakiejś losowej grupki osób, przedstawić się jako Atro Silverthorn, syn Mariusa Silverthorna, tam z prowincji Silverthorn, bardzo blisko Wrót Baldura. On był księciem, ten mój ojciec. Tam zaczynam tam opowiadać, przedstawiać się trochę o sobie, tak zmyślam jak z nut, że właśnie przybyliśmy tutaj, bo coś tam... Mój ojciec wuś ma tylu potomków, że mi to tam nie zależy na tronie, czy coś, chciałem poznać świat, a potem wrócić i się pochwalić, czego ja nie dokonałem jako jeden z dziedziców, tak, mojego ojca i tak dalej, coś tam, bredzę, bzdury. Na początku właśnie podchodzę do jakiejś kompletnie losowej grupki osób, których nie znam, to najważniejsze, które wiem, że mnie też mogą nie znać za bardzo. Żeby się rozgrzać, powiedzmy,
moim kunście oszukiwania tutaj ludzi z wyższych sfer, powiedzmy. A następnie będę chciał podejść pewnie do tego kupca, jak się już rozgrzeje i mi ten uśmiech już zostanie wykuty jak w kamieniu na mojej twarzy. Emma siedzi przy stole na pewno, rozglądając się po sali, po ludziach. Nie wiem, może lampkę wina sobie złapie w dłoń i będzie się uśmiechać do osób, które złapią z nim kontakt wzrokowy i miło się uśmiechać, czekając wreszcie. Masz rzucić sobie na percepcję, skoro się rozglądasz? Kurwa, siedem. Jedyne, co zauważasz, to, że co jakiś czas burmistrz na chwilę wychodzi z sali, po paru minutach wraca i zajmuje się swoimi sprawami. Głównie podchodzi do tej samej swojej dalekiej kuzynki, tej długiej, długowłosej. Co robi reszta? Elmenor, ty grasz dalej. Robisz sobie jakieś przerwy? Coś robisz na przerwie? Tak, no... Co piosenka zapewne, żeby się napić wody, tak, albo jakiegoś rozcieńczonego wina. I w zasadzie tyle. No, przyszedłem tutaj dać koncert, więc daję koncert. Oczywiście coś tam dopowiadam, podrzucam od siebie jakieś historyjki, jakieś zahaczki, tak żeby ludzie wiedzieli, o czym w ogóle są te utwory, które im gram, no bo one zawsze każdy coś znaczy, tak? Czy to instrumentalny, czy jakiś z tekstem. Mogę też w międzyczasie wpleść na przykład się, nie wiem, jakiś element swojej poezji przykładowo, tak? Coś tam dorzucić, taki żartobliwy, a potem znowu wróci do koncertu, tak? Jeżeli ktoś podchodzi, na przykład zada jakieś pytanie czy coś, to odpowiada na to pytanie oczywiście w sposób żartobliwy, tak, żeby wszyscy się śmiali, więc to takie trochę połączenie koncertu, poezji i sketchu wychodzi z tego. Podejdzie, że do ciebie jakaś kobieta w trakcie i poprosi o jakiś specjalny utwór. Znasz go na pewno. Często go grałeś wcześniej na różnych imprezach. Jest to taki klasyczny dworski utwór po prostu. Oczy zielone. Co? Powiedz ladacznicy, co masz pod spódnicą? Dobrze. Z dedykacją do pana Janusza z końca sali. Chyba Elmenor Młynarski. No tak, no, podchodzą, to ja gram oczywiście, to o co proszą. No i na pewno wtedy się świetnie bawią. Na pewno też co chwilę gdzieś tam ci podrzucają coś więcej pisać, podrzucają służący jakieś jedzenie bliżej, żebyś miał latać do stolika. Ja bym chciał tak w międzyczasie też tam, w zależności od tego, co dokładnie śpiewam, czy jest to takie bardziej rzewne, jakieś takie, że tak powiem, bardziej romantyczne, tak, czy właśnie takie śmieszne, skoczne i tak dalej, to bym chciał też kuglarstwem, tak, wygrywając jakąś melodię po prostu na tym flecie, wiesz, wywoływać jakieś efekty wizualne. Gdzieś tam po sali. Dostajesz czasami oklaski od niektórych osób, szczególnie jak są te efekty wizualne. Ila, co robisz? Ja to się nachylę najpierw nad stołem, jeżeli reszta siedzi jeszcze przy stole chwilowo. Czy my chcemy tu robić jakieś przyszpiegi albo coś? W sensie, chcecie się przejść po domu burmistrza po cichaczu? Na pewno jest co zwiedzać. No jest. Chałupa wielka, tylko tu impreza może. Nie za bardzo wiem, czego szukać, ale... Zawsze można powiedzieć, że szukaliśmy wychodkę. No to taki dom, że mógł mieć wychodek w środku. Łazienkę. Wątpię, żebyśmy coś znaleźli, ale... Nie. To chcecie po prostu pogadać z gośćmi? Coś, nie wiem, czy jest jakiś plan, że mamy... Wydobyć jakieś informacje, coś. Czy po prostu obserwujemy burmistrza, obserwujemy resztę i upijamy się i się bawimy? Nie wiem, na razie wolałabym być nie natrętną, może ktoś podejdzie, sam zagada. Popraw sobie dekolt, to podejdzie! I Emma poprawia sobie dekolt. O, no!
To teraz tak, wypniemy Emę na skraj tej ławki, czy tam czego tam, żeby ją bardziej widzieli. Tak, pan burmistrz się zainteresuje. Ja bym chciał, jak skończę grać któryś tam utwór z kolei, tak to bym chciał spojrzeć w kierunku Atro i chciałbym wysłać do niego wiadomość bezpośrednio z pytaniem, czy potrzebujecie z czymś pomocy. Jak to, przepraszam, robisz? Bo ja jestem gdzieś na drugim końcu sali i rozmawiam z ludźmi. 120 fitów mam. Ten mogę ci bezpośrednio do umysłu przesłać, jeżeli na ciebie wskażę, nie? Dobrze. Więc ja sobie po prostu na ciebie wskazuję, tak? To ci leci prosto do głowy. To machaj głową, bo nie wiem, czy mi możesz odpowiedzieć. To ja tak w pewnym momencie do kogoś tam, jak mówiłem, to tak, no ale cóż poradzić, i tak machnąłem rękami, że nie wiem. Mordegard, a ty co robisz? Mordegard najpierw coś tam zje, potem coś tam wypije, potem zacznie się nudzić i jak się tak przyjrzycie, to będziecie mogli zauważyć, że tak dyskretnie pod stołem tak pojawia się taka błękitna dłoń, taka przezroczysta, która a to kogoś za, wiesz, skraj sukni szarpnie i się schowa od razu pod obrus, a to tam przewróci jakąś świeczkę i tam się coś tam zacznie palić, a to jakiś tam owoc się zacznie toczyć, tak w miarę z upływu czasu na sali zaczyna się robić jakieś coraz większe zamieszanie i nikt nie ma pojęcia, kto jest przyczyną, co jest przyczyną, bo jak ta ręka tak niknie, to potem się pojawia w trochę innym miejscu. To jest taki Mordegard tak Nawet rzuciłam naszym gościom, czy cokolwiek zobaczą, ale oni są zbyt zainteresowani całą resztą, żeby zobaczyć tą rękę. Dobrze, Mordegard, więc na razie się bawisz, jeszcze nie ma dużego chaosu, później troszeczkę więcej zacznie się dać, na razie gdzieś tam tylko zahaczasz o te rąbki spódnic, może gdzieś tam delikatnie obrusem poruszysz, żeby coś zrzucić, ale jeszcze bez palenia pomieszczenia. Bo to jeszcze troszeczkę dobrze. Ja nie palę. To tylko świeca, wiesz. Świeca pali. Mordegard nie. Dobrze. Chciałabym przejść na razie do Emmy, myślę. Emma, ty siedzisz z Ilą. I Mordegardem któryś... pewnie. Mordegard tak, ale Mordegard jest skupiony trochę na czymś innym, więc... więc podchodzi do was nasz zacny ćwierćelf. Siada obok was. Uśmiecha się do was. I spogląda w tą stronę Emma. Wzajemnym uśmiechem. Takim troszkę dziecinnym, troszkę takim naiwnym. Czujesz, Emmo, znowu takie delikatne poruszenie tego sztyletu, który masz. Masz na udzie, okej. Boba podwiązce. Kurwa. Udzie. Nie wiadomo, po której stronie uda. Ja pierdolę. Dobrze, i on patrzy tak prosto w twoje oczy. Rozszerza takie. Wiem, że ją masz. Wiem, że ją masz. Czy możesz nam pomóc? Co? Pomóż nam, proszę. Rozglądam się, czy on mówi to głośno, że to można słychać, czy tam coś. Nie, on mówi to tak całkiem cicho. Uwagę, czy tylko w gronie tutaj. Czy ja to też słyszę, czy ja tego nie słyszę już? Siedzisz obok, więc też słyszysz, ale on kompletnie się nie zastanowił. On siedzi obok Emy, a ja siedzę z Mordegarem przeciwko, tak wiesz? I no. Tylko nadstałem tak sobie na słuchaczu. Ale, przepraszam, o co chodzi? Rzuć sobie na intuicję. 10. Ale przepraszam, o co chodzi? Po chwili widzisz, jak jego oczy wracają do normalności i nagle tak zakłada ci rękę na ramieniu.
I bardzo... ja chcę zgrabnie wyśliznąć z tego, tak dostojnie głowę wyciągnąć, rękę po jego rękę złapać, odłożyć mu na jego kolano. Dlaczego taka piękna dama siedzi tutaj sama? Siedzę z przyjaciółmi. Ale tak sama po tej stronie. Może zatańczymy? Wyciąga do ciebie rękę. Dobrze. No, no on wstaje, łapie cię za rękę, zabiera cię ze sobą. Emma daje się prowadzić. Zaczynacie tańczyć. I on w pewnym momencie tak zaczyna delikatnie tak sunąć dłońmi w dół na twoje pośladki. Ja mówię, te ręce poprawiam z powrotem na biodra. Po chwili znowu widzisz, jak jego oczy robią się takie szerokie i duże i on zatrzymuje się nagle w połowie kroku. On mówi, nie, 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 tak nie, nie! I znowu jego oczy wracają do normalności i on zaczyna po prostu z powrotem z tobą tańczyć. Wszystko w porządku? Odpływa pan? Panie. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Tańczymy cały czas. Dobrze. Niewyraźnie pan coś wygląda. Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Czy pani ojciec byłby bardzo zły, gdybym zaprosił panią na randkę? Musi pan go o to zapytać. Jak widzę, jest teraz bardzo zajęty rozmową z kupcami. Myślę, że wieczorem znajdzie na pewno 5 minut na tak ważną informację. Możesz sobie rzucić też na spostrzegawczość? 11. Więc nie zauważasz nic, nic ciekawego poza całą tą taką otoczką, którą widać bezpośrednio. Po jakiejś piosence, którą zagrał Elmenor, on odprowadza cię do stolika, podaje ci coś do picia, spogląda na ciebie, czy będę mógł później prosić na kolejny taniec? Oczywiście, i tak łapię w dłonie końcówkę sukienek i kłaniam mu się. On też ci się kłania, to przyjdę niedługo. Uśmiecha się do ciebie. Wzajemnie mu uśmiecham. Ila, czy ty oglądałaś, jak tańczyli? Tak! Ja się patrzyłam, słuchaj, bo ja byłam przede wszystkim... Nie, no ja się przyglądam, nie wiem ile widziałam na razie. Ja się patrzyłam. Czy Ila siedzi z Mordegardem, czy obok Ili jest wolne miejsce? Czy ktoś tam siedzi? Znaczy, no tam było miejsce dla Atro jeszcze i było miejsce dla Elmenora, żeby mógł sobie usiąść jak będzie chciał, więc może być tak, że po tej stronie jedno będzie jeszcze wolne. Dobrze, więc ja chcę się usiąść koło Ili. Ila, jest jakoś piatonięty. No, widziałam, bo... Czy ja widziałam, jak on ją obmacywał? Dobra, to tam obmacywał chuj z nim. No? Ale słuchaj, bo w nocy mi się śniło. Elfka mi się jakaś śniła. Błagałam ją o pomoc. I teraz on nagle stracił jakby, nie wiem, coś go przejęło. Oczy mu się zmieniły. I znowu prosił o pomoc. Ale on w ogóle nie był tego świadomy. Czyli... Ale prosił, tak jak ta elfka, tak? Coś tak. No, wiesz, że ja to mam, pomóż nam. Potem jak z nim tańczyłam, to nie tak. Czyli myślisz, że on... Ale że... Wydaje ci się, że jego prawdziwe ja to jest, kiedy jest przerażony? Jego prawdziwe ja to jest... pamiętasz, mi się śniły ten... No. Taki półelf, co się w demona zamienił, chuj wie w co. No, ja myślę, że on jakieś dusze musi, kurwa, więzić, przytrzymywać, a on jest jakimś popierdolonym debilem. Co? No cicho, nie krzycz tak. Przepraszam, że to taka musta. Mordegar, chcesz sobie rzucić na percepcję, czy to słyszysz, czy oni się nie ukrywa, nie ukrywać się przed nim? Znaczy, rozmawiamy na tyle cicho, żebym ja tylko z Ilom... Znaczy, to jest tak, że ja pewnie w środku siedzę, a tutaj Mordegard, więc Mordegard to tak, wiesz, to piąte przez dziesiąte coś może słyszeć, ale... Jak głuchy telefon będziemy przekazywać. Ale słyszy wszystko, cicho. Wydaje mi się, że ta wiedźma, jego matka, musi coś, kurwa, z nim tam szalmącić.
Ale myślisz, że to matka, czy że oboje coś? Się matka zaczęła, a on idzie w jej ślad. To może no to tak jak ja mówiłam, że to pewnie ta matka coś zrobiła tej swojej przyjaciółce pewnie też. No tak, ja się o to pytałam, ona nie się wyparła. No to wiadomo, może ci się nie przyznała od razu. Ale to ciekawe, od czego... musisz jeszcze z nim potańczyć, musisz przyuważyć, musisz z nim posiedzieć, potańczyć, przyuważyć. W jakich momentach on zaczyna... On pytał się, czy Atro będzie zły, jak mnie zaprosi na randkę. O, Atro pójdzie z wami na tą randkę pewnie. Nie wiem, odprawiłam go do Atro, no ale no, trzeba będzie z nim chyba więcej czasu spędzić. No właśnie, chyba tak. No, musisz przyuważyć, w których momentach on właśnie tak jakby uwalnia się i prosi cię o pomoc. Mówię, myślę, że to po prostu te dusze przyjmują nad nim jakąś kontrolę, świadomość i po prostu błagają o to. No myślę, że pewnie trzeba zaszlachtować czy coś. A mi się wyobraziło, widzisz, Emma mi się wyobraziła na odwrót, że on na co dzień jest opętany, właśnie taki, że jest taki poprawny i tak dalej, a to kiedy się wyrywa z prośbą o pomoc, to może wtedy... Ale to mi się elfka śniła. Myślisz, że elfka jest zaklęta w chłopcu? Nie, no, przepraszam, ja już interpretacje robię. Dziwne miasteczko. No ogólnie ten stylet coś ma z tym wspólnego, on drga i w ogóle. Dobrze, ale zdecydowanie musisz z nim iść na to. Stylet ci drga? Co? Cicho. No. No, mnie sztylet drga, no słyszałem przecież. Niektórym wystaje, niektórym drga, więc on się nie wypowiada. Mnie nie wystawał. No tak, bo to była twoja chuć, tak. Emma! O kurczaki, to ja tutaj... Ja przyznam... Tak, uważaj. Ty nie siadaj za blisko. Ty nie siadaj się Mordegardowi na kolana. Ila, nie słuchaj tych bzdur, oni coś sobie wymyślili, bo nade mną się znęcają, bo nie mogą znieść mojego ewidentnego, wiesz, wyższości intelektualnej. Nie mogą tego znieść i dlatego muszą mnie sprowadzić do swojego poziomu. To no dlatego to jest. Tak. Morgan, nie nakręcajcie się. O co chodzi z tym sztyletem? Jak to on ci drga? No, w sensie Emma drgaje. A co jest tak, że on... Mordegard, niech ci to wytłumaczy. A on ci drga, wcześniej ci też drgał? Nie. Jak mu drga za często, to może do lekarza. Jej. Ale do jego bardziej pasuje. Czyli mamy jakiś, tak jakby twój magiczny sztylet, ten rozumiem, ten taki szklany, tak? Mhm. On coś... Ale pytałam się właśnie, czy on wcześniej też tak zachował ten sztylet? Tam coś tam przejawiał, potem nie, potem znowu... Teraz tak jakbyś się obudził na tym imprezie? Nie, no już wcześniej tam się obudziłam, to też jakiś miał taką emanową taką mocą. No kurczę. To totalnie musisz iść z nim na randkę. A my wszyscy będziemy was śledzić. Ze sztyletem? Co? Nie na randkę! Ty, Mordegard, ty już nie słuchaj, ty piąte, przedziesiąte, ty poczekaj, ja przesłucham wszystko i wszystko tobie przekażę poprawnie. Dobra. Jak ty zaraz poprzekręcasz, to jeszcze pójdziesz do Atro, jeszcze mu nagadasz i on jeszcze przekręci i potem jeszcze Elmenor coś innego usłyszy i już nikt nic nie będzie wiedział. Czyli czekamy, aż ten chłoptaś spyta Atro, czy może cię wziąć na randkę, bo myśli, że Atro jest twoim ojcem. A też ciekawy mnie, kiedy on chce na tą randkę, bo domyślam, że nie teraz. Nie no, a może teraz? To może ty zaproponuj mu randkę teraz. Szybciej będzie. Nie. Nie? Teraz tutaj jest... No ładnie wyglądasz. Tutaj, no to co? No dobrze, no nie jesteśmy uzbrojeni, to tak. Ujmijmy, że to jest... A może chcecie wziąć na osobności i wtedy ci wszystko powiedzieć? Poprosić o pomoc jeszcze raz? On cię chce wziąć, tak. Mhm. Mordegard! Ja przynajmniej ktoś chce. I ja wstaję i odchodzę z tobą. To idę do Atro. Dobrze, więc przejdźmy do Atro. Atro, ty skończyłeś tą rozmowę z tymi pierwszymi osobami, z którymi rozmawiałeś, żeby chciałam tutaj zmienić swoje nastawienie, żeby
iść do tego kupca, do tego krasnoluda, ale w tym momencie drogę zagradza ci nasz ćwierć-elf. Spogląda w twoją stronę, patrzy się na ciebie, uśmiecha się szeroko, po prostu ucha do ucha. Przed chwilą tańczyłem z pana córką, panie Atro, i chciałbym bardzo wiedzieć, czy mógłbym po prostu dostać pozwolenie na to, żeby zabrać tą uroczą, młodą damę na randkę. Oż, jakie miłe słowa pan tutaj kieruje w stronę mojej córki. Tylko trochę mnie wziąłeś, młodzieńcze, z zaskoczenia. Sama wspomniała, że mam tutaj się udać najpierw, więc tak robię. Naprawdę. No to bardzo rozsądne z jej strony. Tak wypada ojca zapytać o takie rzeczy. Jednak zrozum mnie też, chłopcze, że dobro mojej córki leży u mnie na pierwszym miejscu, także musiałbym się z nią rozmówić, tak, czy również chciałaby udać się z tobą na taką randkę. No, jednak czuję, że to trochę nie w mojej mierze podejmować taką decyzję samemu, z racji, że jej matki nie ma tutaj już z nami, to no ona też musi się uczyć życia powoli, tak już wchodzi w dorosłość, już no, można powiedzieć, że już praktycznie jest dorosła, także no nie mogę jej tak po prostu powiedzieć tak lub nie. Musi też wyrazić chęć. Nie wyglądała, jakby nie chciała iść, ale doskonale rozumiem to zdanie. Także cierpliwie poczekam przy stoliku, usiądę i poczekam na decyzję. Rzuć sobie za percepcję. Percepcję czy intuicję? Na razie percepcję. Dobrze. Bo też chciałbym mu się przyjrzeć. Percepcja 17. Zauważasz, jak on do ciebie mówi i widzisz go z bliska. Wcześniej, jak staliście przy jego mamie i z nią rozmawialiście, to on stał cicho, stał gdzieś z boku, więc nie widziałeś go. Nie widziałeś go tak idealnie w momencie, gdy jak teraz. Więc jak przyglądasz się jego oczom, zauważasz, że one są takie trochę nienaturalne, jakby miejscami, momentami po prostu. To nie jest tak, że one cały czas. Z reguły są normalne, ale czasami masz wrażenie, jakby one po prostu, jakby te źrenice robiły się na chwilę pionowe, a potem z powrotem wracają do takich normalnych. Okej. Dobra. I co byś chciał też na intuicję? Co byś chciał się dowiedzieć? Na temat tego, czy on jest szczery, czy bardziej co byś chciał się dowiedzieć? Znaczy w sumie to w teorii nie muszę rzucać, bo widzę, że no, był wtedy nieśmiały, teraz jest, kurde, gadatliwym ekstrawertykiem i w ogóle chce tutaj już sobie potomstwo robić, także no kompletnie mi to nie gra, nie pasuje. I myślę, że ten, jak zauważyłem te jego oczy, to już mi wystarczy, żeby się zorientować, że no tutaj coś jest nie tak mocno pod względem jakiejś, nie wiem, czarci magii, czy kolejny cholera wilkołak. Może to jest dziedziczne, Atro tego nie wie, więc cholera wie. W każdym razie udaję dalej miłego i wykwintnego tam, tak. I kończy z nim rozmowę, jak powiedział, że pójdzie czekać, no to niech idzie czekać, niech spierdala. Dobrze. Widzisz Emmę, czy reszta z Emmą też podąża do Atro? Ila też, tak? Nie, a po co ja mam do Atro temu? Ja sama mu coś przekażę. Ja staję, nie, ja to bym wstała, tak wstanę, ale sobie poszukam właśnie w takim razie już po tej dziwnej rozmowie winka bym sobie poszukała oczywiście w kieliszku, a nie w talerzu. No myślę, że większość tutaj jest w kieliszkach, służba raczej na bieżąco je dopełnia, więc po prostu jest taki kawałek stolika po prostu z takimi kieliszkami nalanymi, więc sobie bierzesz jeden i możesz. Pytali, tak sobie. Chcę sobie chodzić i podsłuchiwać rozmowy.
Dobrze, to możesz sobie rzucić na percepcję, to potem jak dojdzie do ciebie, to ci powiem, czy udało ci się coś posłuchać. Elmenor, możesz też rzucić sobie na percepcję, jakbyś chciał zobaczyć, co twoi towarzysze w tym czasie robią. Bo jednak jest trochę tych ludzi i możesz nie wszystko zauważyć. 10. Myślę, że widziałeś, jak Emma tańczyła z Rowanem, ale reszty nie widziałeś, że tam siadł do stolika, że rozmawiali, że potem podszedł do Atra. Widziałeś tylko sam taniec jakby. Dobrze. Czy coś robisz, Elmenor, poza graniem? Czy dalej jakby zbierasz w sensie zamówienia i grasz? Wiesz co, jak kończę któryś tam utwór, to chciałbym, jak zobaczę gdzieś burmistrza, że tam się kręci, to bym chciał zaanonsować, że teraz zagram specjalny tutaj kawałek dla chlebodawcy i dlatego bardzo by mi zależało na tym, żeby wszyscy zebrali się jak najbliżej sceny, tak włącznie z panem burmistrzem, aby po prostu mieli możliwość wysłuchania tej pieśni jak najlepiej, jak najlepszej jakości, prawda, i tak dalej, krzyknę, że proszę podstawić panu burmistrzowi jakieś krzesło, prawda, żeby mógł usiąść, wsadzić mu kielich wina do ręki, prawda, i niech gdzieś tam, Boże, delektuje się sztuką. Myślę, że też w tym momencie przyjedzie na takim stoliku na kółkach, takim drewnianym, przyjedzie taka po prostu świeżo upieczona po prostu taka świnka. Akurat tam służba ją wprowadziła i zaczęli ją tak kroić na części, na miejscu i rozkładać po prostu osobom, które podejdą i będą chciały wziąć. Więc to się tak ze sobą zgrało, więc oni po prostu podeszli z tym świniakiem troszeczkę bliżej tej sceny, bo ludzie zaczęli się tam faktycznie gromadzić, burmistrz dostał krzesło i zaczęli podawać po prostu osobom to jedzenie, jak ty grasz, tym co chcieli. Niektórzy poszli tańczyć i olali to jedzenie faktycznie, ale niektórzy po prostu jedli i słuchali tej piosenki, którą grałeś. Czy można względnie założyć, że teraz są wszyscy skupieni na świniaku i nikt by nie zwrócił uwagi, gdyby ktoś się wymknął z sali i poszedł sobie gdzieś tam? Najprawdopodobniej tak. To Elmenor zaczyna grać po prostu do tego jakąś taką skoczną nutę przyśpiewując o jakimś tam burmistrzu, prawda, który jest wielkim bohaterem miasta i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś zasłyszał taką tą. Przy okazji spoglądając na resztę swojej drużyny takim wymownym wzrokiem. Ile widzisz, jak sobie popija wino i się kręci gdzieś po sali, a Atro w tym momencie z Emmą i Mortygardem rozmawiają. I bardzo możliwe, że cię zauważą po prostu, jak tak znacząco się spoglądasz w ich stronę. Dobrze, Atro, Emmo, Mortygard, spotykacie się? Mortygard trzyma się z daleka i on będzie tak nasłuchiwał, bo jest ciekawy tego ciągu dalszego tej randki z tym sztyletem. Emma podejdzie do Atro, złapie go pod rękę, położy głowę na jego ramieniu i powie mu o tej sytuacji całej z tym tańcem, co tam się działo, co zauważyła, co spostrzegła. Tak po cichu, żeby nikt kurwa tego nie słyszał, tylko Atro. Ta Atro tam udaje, że no już ten, i tak, nie wiem, gładzi ją po włosach, tak jakby uspokaja, czy coś tam, nie wiem, udaje, że coś się dzieje i ją chce po prostu pokrzepić, tak, nie wiadomo co się stało, ale chce ją pokrzepić i wysłuchuje wszystkiego z uwagą. Tak to wygląda, dobrze. Dobra, to musi chyba poczekać, bo Elmenor chyba zwraca na siebie właśnie specjalnie uwagę. To... Tak, więc poszłam się przewietrzyć czy coś. Więc... Tak. Ja się chcę rozejrzeć i poszukać wzrokiem na sali tej kuzynki, tego burmistrza. Czy właśnie ona też się gdzieś tam zebrała, czy akurat w tym momencie gdzieś tam sobie mogła czmychnąć poza salę. Aktualnie trzyma się gdzieś na uboczu, ale jest jeszcze na sali.
To może ty się pójdź przewietrz, a ja zaproszę na spacer może po posiadłości tą kuzynkę, o której wspominała Trina. Dasz radę, nie? Mhm. No nie da się zauważyć. No już. Będzie dobrze. Jema chce wyjść z sali i gdzieś jak przekraść się do części budynku, który jest odcięty, że tak powiem, dla odwiedzających. Dobrze, masz jakby dwa momenty. Pierwszy moment to jest właśnie to, jak żeście wchodzili na to półpiętro, a drugi moment, który jest odcięty, widzisz, że znajduje się, jak wychodzisz z sali, zaraz po lewej stronie, kawałek dalej na końcu korytarza. To na początek może to właśnie to bliżej. Dobrze, rzuć sobie na skradanie. Tak. Za dużo plus. 26. Ładnie. Tak, właśnie tak. Słyszysz, jak służba za drzwiami, tam gdzie wcześniej pokojówka zniknęła, się kręci, gdzieś tam się krząta, słyszysz głosy, wiesz, że oni są tam i zagłuszają bardzo dobrze twoje kroki. W sali też Elmenor bardzo dobrze zagłusza wszystko i wszyscy są skupieni, więc wychodzisz. Faktycznie udajesz się w tamtą stronę i widzisz... Widzisz na końcu korytarza na lewo schody, które prowadzą w górę. Tam znajduje się takie kręte schody, kawałek dalej. Idziesz na piętro. Już ci odsłaniam piętro i wszystko, jak to wygląda. Uno momento. No tam 15 wrogów, musisz sobie na inicjatywę. 10 likantropów. To jest taka trochę. To jest trochę bardziej poglądowa mapka jak coś. Ona nie jest taka idealna, nie? Ja będę opisywać. Więc. Wychodzisz na to piętro i widzisz kolejny dłuższy korytarz. Tutaj panuje cisza. Nie słyszysz na razie żadnych kroków, żadnych głosów. Wszystko, co słyszysz, jest od dołu, trochę stłumione już, no bo jesteście piętro wyżej. Na swoje lewo widzisz trzy pary drzwi do różnych pomieszczeń. Za trzecim pomieszczeniem jest skręt korytarza w lewo. Natomiast dalej nie widzisz jeszcze, co się znajduje. I widzisz też, że tamten korytarz, który się kończy, zamienia się w jakieś takie trochę większe pomieszczenie, które nie jest zamknięte drzwiami. Taki, powiedzmy, taki przeciony korytarz kolejny. Na pewno będę sprawdzać po kolei, czy drzwi są zakluczone, czy są może, wiesz, tylko zamknięte. Gdy spoglądasz na te drzwi, widzisz, że są to pokoje gościnne. Jest napisany po prostu... We wspólnym jest napisany pokój gościnny na tym. Jest numer 1, numer 2, numer 3. Aktualnie są one zamknięte na klucz. No to na razie oleję i pójdę dalej po prostu. Dobrze, idziesz prosto czy skręcasz w lewo? W lewo było co? W lewo jest jakby dalszy korytarz, taki skręcający w lewo, a gdy idziesz prosto, widzisz, że jest zejście na to półpiętro, które też było tam na dole, wejście na nie, a na prawo widzisz drzwi do jakiegoś pokoju. Co? W prawo? Do drzwi jakiegoś pokoju? Dobrze. One też są zamknięte, ale nie ma na nich żadnego podpisu, nie jest to pokój gościnny. Dobrze, więc na razie zostawię i pójdę w lewo korytarzem. Dobrze. Tutaj widzisz wejście na balkon. Tam są takie szklane drzwi, więc widzisz wszystko za nimi. Jest po prostu takie małe schodki na ten balkon, wyjście. I widzisz, tam jest po prostu ciemno i parę takich świeczek się tam pali, takich świeczników na tym balkonie. Widzisz tam jakieś krzesła, ławki i ozdoby. Korytarz dalej się ciągnie. Widzisz kolejne drzwi do pomieszczenia na prawo, dwie pary.
No sprawdzam standardowo, czy są zakluczone, czy są otwarte. Te pierwsze na prawo są otwarte. Gdy je otwierasz, widzisz po prostu kilka łóżek, jakieś szafeczki, stół, krzesła, po rzeczach, które tutaj są. Rozpoznajesz, że tutaj najprawdopodobniej jest pokój dla służby. Po prostu są tutaj w szafkach jakieś odzienia, takie zapasowe dla służby. Te łóżka są, no widać, że po prostu są takie piętrowe, żeby po prostu więcej się ludzi tutaj zmieściło. No dobra, do drugich drzwi? Drugie drzwi też są otwarte. Tutaj znajduje się takie pomieszczenie, gdzie po prostu jest dużo roślin. Powiedzmy taka mała oaza spokoju, że tak powiem, w mieszkaniu, jak niektórzy mają. Taka łaźnia, o, trochę. Bo jest tam taka duża, nie wanna, tylko taki po prostu dół wykopany i cały czas się taka woda tam leje. Aktualnie jest ona chłodna, a widzisz, że można ją podgrzać. Jest taki po prostu kominek, którym można podgrzać tę wodę. No na początek bym chciał się właśnie w tej oazie rozejrzeć, zobaczyć, może coś ciekawego jest schowanego, ukrytego. Życzę na percepcję. Chyba wpadnę do tej wody. Tak, bardzo prawdopodobne, że rozglądasz się tak po tym pomieszczeniu, że nie zauważasz, że podchodzisz za blisko krawędzi. Potykasz się, po prostu ta krawędź jest taka odstająca i jest tylko taki ogromny taki plusk i wpadasz do tej wody, wychodzisz taka cała mokra. Ubranie po prostu płynie z ciebie, już cała woda. Ubranie raczej już nie będzie się za bardzo nadawać, żeby wyjść na ten bal z powrotem. Przynajmniej nie przez najbliższy godzinę, może dwie. I wyglądasz po prostu strasznie. Dobrze, więc wrócę do pomieszczenia tych obsługi. Znajdę sobie jakiś ciuch, przebiorę się. Na pewno znajdziesz coś pasującego na ciebie, co prawda będzie to strój służbowy, ale znajdziesz. Przetrzepię może tam jeszcze rzeczy, może jakieś klucze znajdę, czy coś. Możesz sobie rzucić na percepcję, może coś znajdziesz faktycznie. 10, co mam dzisiaj za rzuty, kurwa. Wszyscy mają jakieś straszne te rzuty dzisiaj. Więc jedyne, co znajdujesz, to tylko klucz jeden. Ale on jest taki duży, taki żeliwny. Jak sobie myślisz, to bardzo prawdopodobne, że pasuje tylko do głównych drzwi. Bez gola wam. Czy gdzieś tam, znaczy pewnie w tym pomieszczeniu nie ma odpalonego kominka, w sensie palącego się, który grzeje? Nie. Dobrze. Dobra, to chcę wrócić do drzwi tamtych na prawo, co były. Bez tego napisu i spróbować je otworzyć. Dobrze, zwinne dłonie. 19. Dobrze, udaje ci się je odkluczyć i teraz przejdziemy na dół do reszty. Atro. Wiesz, w sumie Atro, u ciebie też będzie długo, nie? To może przejdziemy... Nie wiem. Nie wiesz, to nie wiesz, ciebie zależy. Ale może być długo. W sensie ty wiesz, co ma mi może mieć do powiedzenia ta kuzynka, więc nie wiem, czy mnie zleje, czy... Wiesz, nie? Wszystko zależy jak... No dobra, to spróbujmy. Atro, dawaj. No to ja jak... nie czekałem w sumie, aż Emma zniknie mi z oczu, tylko od razu jak się rozeszliśmy, to poszedłem w swoją stronę. Przyglądając się scenie, Elmenorowi, gdzieś tam sobie tam udawać, że sobie do tego pląskam, tak gdzieś tam głową sobie tam machałem do rytmu, ale się patrzyłem głównie, czy się na mnie burmistrz nie patrzy. Ale raczej jakby usadowiony, to nawet go nie widzę za tłumem, który się tam zebrał. Także powoli podchodzę do tej jego kuzynki, która stoi na osobności. Dzień dobry, dobry wieczór, można by powiedzieć. Atro Silverthorn, miło mi. Jestem Selen Tiaval. Witam serdecznie. Bardzo, bardzo miło poznać.
Z tego, co słyszałem, jest pani kuzynką tutaj nam miłosiernie panującego burmistrza. No, daleką krewną. Ciężko tam wejść tak typowo kuzyna swym, ale tak. Widzę, że pani nie uczestniczy w głównej zabawie, to może by miała pani chociaż ochotę na jakiś, nie wiem, spacer, może mi pani trochę, nie wiem, posiadłości pokazać, albo chociaż zaczerpnąć świeżego powietrza, że zakładam, że burmistrz ma tutaj jakiś nawet ogród. Tak, ogród na pewno się znajdzie. Możemy przejść do ogrodu. W sumie zawsze to jakieś odetchnięcie od tej duchoty tego pomieszczenia. Oto to wyjęła mi pani z ust. W każdym razie nie znam pana w ogóle. Pierwszy raz pana tutaj widzę. Co was tu sprowadza? Ciebie. Oj. Każdego z mojej grupy, powiedzmy, bo jest, no, nie jestem tutaj w pojedynkę, tak. Na przykład mój przyjaciel Elmenor właśnie robił pokaz na scenie. Każdego z nas tutaj sprowadzają różne prywatne sprawy, ale myślę, że ciekawsze będzie dla pani, co już zdołaliśmy zrobić tutaj w okolicy. No, już tak skracając to maksymalnie, żeby nie opowiadać tutaj całą noc wszystkiego, co się działo, to między innymi uratowaliśmy parę dzieci, kilku goblinów się pozbyliśmy w okolicy, przyprowadziliśmy dwie kobiety, też porwane przez gobliny. Dużo ciekawych rzeczy się działo w mieście, na które daliśmy radę jakoś pomóc z nimi, rozprawić się z tymi problemami. Hersz bandytów jakiś uciekł też. Też go sprowadziliśmy z powrotem do więźnia. Więzienia. Także... Więzienia, przepraszam. Przepraszam bardzo. Tak już tak poza salą to tak... Można się trochę mniej krępować. No, niestety trochę sztywne są te imprezy u burmistrza. Przyznam szczerze, że Wolek jest to dużo luźniejsza impreza, ale niestety czasami trzeba się pokazać i jakieś kontakty tutaj nazbierać. Więc pani tutaj tak bardziej z politycznych względów, że tak powiem? Na tych konkretnych imprezach tak, chociaż no też przyjeżdżam dosyć często, po prostu w odwiedziny i wtedy jestem tutaj po prostu prywatnie. No, jako już dalekie kuzynostwo to się rozumie, więc myślę, że zna pani burmistrza wiele lepiej niż ja. W takim razie, szczerze powiedziawszy, ja go pierwszy raz w życiu widzę, mimo że jesteśmy tu już od paru tygodni w miasteczku. To nie wydaje się taki jakiś... skory do pokazywania siebie, mam wrażenie, nie wiem, takie odniosłem wrażenie. Ma dużo na głowie. Dużo zajęć, w mieście się wiele dzieje, co chwilę jakieś problemy, trzeba się zajmować po prostu. No nie wątpię, w końcu bycie burmistrzem nie może być takie łatwe. Zdecydowanie nie jest. Też kiedyś wspomagałam swoją rodzinę w tego typu zadaniach, ale jest to zbyt męczące i nie ma sensu tracić na takie rzeczy życia. Jest dużo ciekawszych rzeczy, które można robić. No, na przykład? Podróżować, bawić się, zajmować się przyjemniejszymi rzeczami, a nie tylko przykrymi obowiązkami. O tak, zdecydowanie. Podróże są dość przyjemne, szczególnie jak ma się z kim podróżować i ma się fajną kompanię do tego. Chyba, że pani woli podróżować solo. Z reguły raczej wolę samotne podróże, ale faktycznie zdarzają się też takie, gdzie jednak czuję się bezpieczniej w grupie i przynajmniej jest wtedy dużo weselej, szczególnie wieczorami, jak się obóz rozbije. Ale też za to bywa też niebezpiecznie. No i zdecydowanie, no goblinów tutaj sporo w lasach. Jeszcze ostatnio ten atak ogrów. No, nieciekawie. Nieciekawie. Mam nadzieję, że następnym razem jak przyjdą, to będziemy w mieście i sobie z nimi jakoś damy radę poradzić.
Za dużo najwidoczniej zielonych się tutaj kręci. Zdecydowanie. Jeszcze słyszałem o jakichś pożarach w ogóle. Podobno komuś dom spłonął. Bardzo dziwne. Słyszałam o jednym, tej wariatki takiej, co tutaj mieszkała. Moje dziecko też kiedyś przyszła do domu burmistrza i wzięła moje dziecko. Wariatka straszna, potem po prostu ją wygoniliśmy z miasta. Co pani gada? Pani dziecko zabrała? Tak, no nic mu się nie stało, ale tyle co się stresu najadłam, no straszne to było. Co tam się działo z tym domem, bo to jej spłonął, tak? I to co, straciła tam kogoś, że postradała zmysły? Co? No tak, tak, dwójka dzieci jej się tam spaliła, no, bo ale ona cały czas myślała, że one żyją i że wszystko z nimi jest w porządku. I próbowała po prostu ich znaleźć i mówiła, że każde dziecko, które brała, mówiła, że to jest jej jedno z tych dzieci. No, ale to dziwne, bo jej dzieci nie były niemowlakami, więc chyba cofnęło jej się coś w głowie o parę lat. Ale powiem szczerze, że w sumie kiedyś, nawet jeszcze zanim ona zaczęła zabierać te dzieci, to coś słyszałam na temat tego, że ktoś kiedyś też stracił jakieś dziecko i potem zostało ono znalezione martwe, ale miało taką jakąś dziwną ranę na ciele. Bo jakby jakiś zwierz po prostu je podrapał, ale to było dziwne, no bo z reguły zwierzęta jak drapią, to potem zjadają swoją ofiarę, to dziecko potem tak leżało po prostu gdzieś między domami, gdzieś na ulicy, takie zostawione. No, czasem się zdarza i tak, bo akurat tutaj gdzieś się zdarzyło spotkać parę różnych dzikich zwierząt, raz nawet sowo niedźwiedzia, to nie polecam. Czasem jak są najedzone, to im wystarczy po prostu, powiedzmy tak, pozbyć się zagrożenia i nawet nie zjadać, tylko zająć się swoim życiem i zostawić tak, żeby nie czuć się właśnie zagrożonym w momencie. To nie wiadomo, może... Sowotnik by wszedł do miasta? Oj nie, to w lesie, to po drodze tutaj, niedaleko. Niedaleko tego miejsca, gdzie tam te dwie panie uratowaliśmy od goblinów. A wie pani, że też słyszałem gdzieś plotkę, że podobno tu jakiś wilkołak się kręci? Ale to w ogóle... No nie, bo to plotka, wiadomo. No to, czy to prawdę z tym pokładać, to... No to wiadomo. Nie trzeba, nawet z dozą tam sceptycyzmu. Ale wilkołak w takim małym miasteczku raczej by się nie ukrył chyba, nie? To chyba nie, ciężko, chociaż może łatwiej nawet w mniejszym niż w większym, bo mniej ludzi się nocą kręci. A może mieć pani rację w sumie. Tylko kto by tutaj mógł się ukrywać i udawać... Nie mam pojęcia, komu by mogło to się udać. Czy ja po takiej dłuższej rozmowie mogę sobie rzucić na intuicję, czy ona coś ukrywa, może się krępuje jeszcze, może właśnie... Udaje, że nie wie czegoś. Możesz rzucić. 16. Gdy rozmawiacie o wilkołaku, to ona tak tak nie do końca mówi prawdę. Coś jeszcze ukrywa i nie była jakoś mocno zaskoczona, jak żeś o tym mówił. No cóż, to ten wilkołak albo, nie wiem, albo musi mieszkać poza miastem i tylko się tutaj zakradać, albo to musi być naprawdę ktoś wpływowy, że nikt go jeszcze, nawet jak zauważył, to go nie wydał. Ciekawe. Chcę spojrzeć na jej reakcję. Ale zauważasz, że jak mówisz o kimś wpływowym, to tak... Jest zaskoczona tym, że o tym wspomniałeś. Widzi, że jest tak podejrzliwie, zaczęła trochę na ciebie patrzeć. Tylko co z takim wilkołakiem potem zrobić, jeśli ktoś to byłby ktoś faktycznie taki bardzo wpływowy? Oj, to już chyba nie mi oceniać, bo widzi pani, poprzysiągłem na mój honor i mojego mistrza, że zabijasz na przykład nie
zamierzam już nikogo. Nawet ostrych narzędzi nie dotykam. Czasem mam problemy z jedzeniem, wie pani, nawet noża nie mogę dotknąć. No ale zawsze istnieje jakaś opcja, tak? Jakby taki ktoś wykazał skruchę. Może nawet dałoby się pomóc takiej osobie. Tak, słyszałem, że gdzieś daleko w górach jest jakaś stara biblioteka, magiczna podobno. No tylko, że tam ogry są w górach, wiadomo. Więc to by była ciężka wyprawa, ale gdyby taki ktoś na przykład się przyznał w tajemnicy, powiedzmy, że go nie wydamy, to nawet byśmy byli w stanie może i pomóc, może coś takiego odprawić. No, ja bym na pewno ręki do morderstwa nie przyłożył, bo to nie godzi się. To, jak to, szczególnie jak to wilkołak, no to wilkołakiem się nie wybiera, że się zostanie, tak? No to nie, no nie nasz, nie nasze miejsce, tylko bogów karać takie osoby wtedy. No, jednak jak nie z ich wyboru to zostało na nich sprowadzone, to no nie do nas to należy, tak? Rzucaj na perswazję. Chodzicie po... Doszliście już do parku, chodzicie już chwilkę po tym parku. Jest to po prostu parę takich alejek piaskowych. Wokół są po prostu trawniki z jakimiś kwiatami, trochę drzew, jakieś ławki i kilka lamp po prostu takich oliwnych, świecących się. Chcę służyć inspiracji, żeby to przerzucić. Ja pierdolę, kurwa! 5-5, kurwa! Najgorzej. Dobrze, więc widzisz po jej reakcji, że podekscytowała się w momencie, jak mówiłeś coś na temat biblioteki, ale nie pociągnęła tego tematu. Stwierdziła w chwili... Chyba trzeba było powoli wracać, bo będą się zastanawiać, gdzie jesteśmy. Oj, tak. Tak już nie zauważyłem, że tak już długo się przechadzamy. Bardzo ładnie tutaj, ładnie. Tak. Tak, tak. Bardzo przyjemnie się tutaj siedzi i czyta księgi. Ale pewnie będziemy je zaraz, mój kuzyn, szukać. Także wróćmy już. Znaczy, jak pan chce, może pan zostać, ja już wracam. Dobrze, także życzę miłej reszty wieczoru. Dziękuję bardzo. Dobranoc, do zobaczenia. Dobranoc, do zobaczenia. Ona sobie idzie z powrotem do środka. Ja chcę tak ostentacyjnie założyć ręce za plecy, tak, i tak się spojrzeć w stronę księżyca, o ile go widać, tak. Tak udaję, że dumam, nie? Dobrze. Przejdźmy do Ili i Mortegarda. Możecie sobie. Ila, ty miałaś rzut na percepcję 9. Więc nie bardzo się cokolwiek dowiedziałaś, było za głośno, zbyt duży harmider się zrobił, szczególnie jak przyjechało jedzenie i po prostu nie dało się wychwycić za bardzo nic szczególnego, poza jakimiś paroma plotkami kupieckimi, typu, że no, bo otwiera się nowy szlak kupiecki, ale to cię chyba pewnie mało interesowało, więc nie zwracałaś na to szczególnie uwagi. Znaczy, przez to, że jestem w końcu żywiołakiem, nie? Więc obstawiam, że jak co podchodzę do ludzi, to ludzie na chwilę przerywają, ale zaraz gadają z powrotem, tylko takie... No to nie jest coś, nie jestem kimś, kto może się bardzo łatwo topić w tłum, mówimy to tak. Zdecydowanie, więc po prostu ściszają głos. Ściszają głos, tak. Jak cię widzą. I ja tam chodzę pewnie z tym jednym kieliszkiem wina, chodzę, niczego nie mogę wysłuchać ciekawego. Więc później biorę drugi kieliszek wina, ewentualnie podchodzę do jedzenia, to sobie coś wezmę tam i tak widzę, że Atrodzi zniknął, Ema zniknęła, tu Elmenor tam tak zgarnia ludzi, do czegoś ciąga, jak się coś gra, śpiewa, tak, skacze, rzuca. I pomału jakakolwiek zainteresowanie tą imprezą był mistrz opada i ona czuje się coraz gorzej i w sumie to... No i taki... Wszystkie chęci i humor jej siadają, mał. Mortegard? Mortegard kontynuuje terror drobnych uciążliwości. Ja myślę, że jak Mortegard dostrzeże, Ila, że ty jesteś taka przybita, to tak, wiesz,
coś cię popuka w plecy, odwrócisz się, coś cię podpuka z drugiej strony, odwrócisz się i takie mała niebieska rączka zrobi taki gest. Rączka się skryje pod obrusem, będziesz patrzeć, a rączka tak wychynie i tak wiesz, tak jak tam jest taki puchar z winem, to tak plum i taka nadęta matrona w takiej sukni. Kto mi rzuci we mnie wino? I tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że ten. Ale to sobie zdecydowanie rozwysyła. To ja tam stoję tylko... Doceniam to, co Mordegard robi. Jest fantastyczne. Możecie rzucić sobie na percepcję. Elmenor, ty także. Ja też? Tak, wszyscy możecie rzucić. 10. Elmenor, wydaje mi się, że po prostu gdzieś się zapatrzyłeś na chwilę w którymś momencie i na chwilę przerwałeś grę i wszyscy tak mieli, tak spojrzeli na ciebie i tak, graj dalej, nie obijaj się. I tak zaczynasz z powrotem zapewne grać. Ila, ty po prostu nie widzisz nic szczególnego, widzisz ludzi, oni już się zbierają z powrotem do swoich stolików, już ten taki pierwszy, ten zachwyt minął. Patrzę Mordegard. Tak, dokładnie. Za bardzo cię po prostu ta zabawa pochłonęła, którą Mordegard tutaj uczynia. W międzyczasie wraca Salem do pomieszczenia. Podchodzi od razu do burmistrza i Mordegard, ty widzisz tylko, że ona coś do niego szepcze na ucho. Następnie zauważasz tego naszego ćwierćelfa Rowana, który podchodzi do stolika, przy którym wcześniej był burmistrz i Selen. Jeszcze zanim ludzie zdążą się tak całkowicie rozpierzchnąć i w ogóle zwrócić uwagę na cokolwiek, co się dzieje, zauważasz, że on coś majstrował przy tym stoliku, coś tam robił. Ale stał do ciebie tyłem, nie jesteś pewien do końca, co tam robił, ale czymś tam się bawił. Jakiś talerz coś podnosił, coś, jakieś picie, potem odszedł. Czy Mordegard może podejść do tego stolika tak dyskretnie? Na razie jeszcze tam nie ma burmistrza i Salen. Powoli ludzie zaczynają tam gdzieś się pojawiać. Powiedzmy, że to będzie na ukrywanie się, ale na zasadzie takiej, że po prostu tam podchodzisz i udajesz, że nie interesujesz się tym stolikiem, nie? Bo no jakby chodzić możesz po całej tej sali ogólnie, tylko po prostu kwestia tego, żeby po prostu cię nie przyłapali, że jakbyś chciał coś tam pomajstrować przy tym stoliku, nie? No widzisz, że parę osób tak przygląda się tobie, co robisz. I dlaczego tak blisko tego stolika jesteś. Burmistrza jeszcze z Selen tam nie ma, bo oni faktycznie się zajęli jakąś rozmową, ale no tak widzisz, że jakiś strażnik tak powoli zaczyna bliżej podchodzić do tego stolika. Czy tam jest jakiś... czy tam są na szklane puchary na przykład, tak? Jakieś talerze? Czy są... Puchary są szklane, tak? Widać, co jest w środku. No, chcesz się przyjrzeć po prostu, co tam jest, czy... Tak, czy nie ma jakiegoś zmącenia na dnie, czy... Możesz sobie rzucić percepcję. Myślę, że z ułatwieniem, bo wiesz mniej więcej, co chcesz szukać. Ja napomknę. Jak masz umiejętności, nie? W alchemicznych tych, to możesz ewentualnie rozpoznać truciznę na DC-10, jak tego szukasz, nie? Tylko tak przypomnę. Okay. Tylko nie wiem, czy to nie działa tak, że jak w fiolce jest trucizna, to wiesz, że to jest trucizna, jak jest rozpuszczane, no to może być trudniejszy ten rzut wtedy, nie? Bo to nie wiadomo, ale czy tam na węch, czy coś, nie? Na razie się... Słuchaj, wiem, jak wygląda wino w pucharze i wiem, że jakiś nienaturalny osad, to nie, to prawdopodobnie coś zostało do tego wina dodane, nie? I to będzie przeciwstawny test na to, co tam zrobiłam. Aha. Well, więc... Było ci łatwiej jakby rozpoznać, co tam się mniej więcej zadziało w momencie, jak widziałeś, które rzeczy były ruszane przez Rowana. Zauważasz, że tam, gdzie on coś dotykał, faktycznie jest tak
jakoś tak dziwnie się odbija światło od tego, tak inaczej niż od innych potraw, innego napoju, że tam coś na tym wierzchu, coś tam jest, ale nie jesteś w stanie ani zdefiniować co to, ani zdefiniować tak naprawdę co ci w tym nie do końca pasuje. Dobrze, więc jak widzę, że się zbliża do mnie ten strażnik, to tak wiesz, udaję, że tamten odchodzę gdzieś tam, w ogóle gdzie indziej, a z tyłu, za moimi plecami, ta rączka bierze obrus, tak wiesz, zgarnia jak najwięcej tkaniny i szarpie. Żeby to wszystko wylądowało na podłodze, łącznie wiesz, te talerze, potrawy, czy podejrzane, czy niepodejrzane. Jakie masz decy czaru? To mi 14 albo 15. Estę rzutu 13. No to definitywnie ten strażnik zauważył tą magiczną dłoń. Możemy jeszcze zrobić rzut na to, czy... Ale raczej nie, bo w sumie on wiedział, że coś z tobą jest nie tak. Więc on tak przyspiesza krok, podchodzi do ciebie, w sensie, no bo widział, że się kręcisz tam, nie? Więc ta dłoń, no to już jakby byłeś pod obserwacją, więc nie ma sensu robić dodatkowego rzutu, nie? Więc on zaczyna iść w twoją stronę, łapie cię tak za ramię, zatrzymując cię. Przepraszam bardzo. Dlaczego zrzucił pan wszystko, cały obrus magią? Przepraszam, celowałem w kogoś innego. No, czasami... Czasami arkana wymykają mi się spod kontroli. Przepraszam, to miał być taki miły żarcik, a wyszło tak. Jo, jest mi naprawdę bardzo przykro. Przepraszam, no to miałem zamiar tutaj sprowadzić bukiet kwiatów, zrobić wrażenie na burmistrzu. Może, żeby mnie też zatrudnił, tak jak tego Grejka tutaj, ale no... Nie jestem aż tak dobry w tym, jak mi się wydawało. Bardzo przepraszam. Perswazja? Albo oszustwo? Oszustwo bardziej, nie? No bo właśnie ten początek taki... Oszustwo. Wow! Ten strażnik tak spogląda na ciebie. Trochę tak na początku nieufnie, ale tak coraz bardziej kiwa ci głową, rozumie te wszystkie argumenty, które podajesz. Tak burmistrzowi bardzo ciężko zaimponować, doskonale cię rozumiem. Sam kiedyś próbowałem, ale to jest ciężka i droga praktycznie przez mękę. Nie ma sensu klepieć cię tak... Nie ma sensu klepieć cię tak po ramieniu i mówi, nie powiem nikomu, że to ty. Po prostu spadło, koniec. Trzymaj się tam i olej tego burmistrza. I on odchodzi po prostu. Ja jeszcze tak, dzięki za zrozumienie, stary, mówię do jego pleców. A potem odwracam się i zaczynam szukać Atro i Emmy, i żeby im powiedzieć, co się zdarzyło. Myślę, że możemy skończyć na tym sesję. Nie sądziłam, że to aż tak długo potrwa, ale zakończymy i dokończymy na następnej sesji. Myślę, że zaczniemy potem od chyba Emmy, która będzie coś tam przeglądać. Chyba ktoś jeszcze będzie coś chciał. Możecie pomyśleć, co chcecie zrobić. Chociaż tak. Raz tak. Możecie pomyśleć, co chcecie zrobić. Czy pamiętacie może panią kapitan Trynę? Pani kapitan jest oczywiście bardzo odważną osobą. Na pewno każdy odnosi się do niej z bardzo dużym szacunkiem. Jednakże mnie interesuje pewna bardzo istotna kwestia. Kogóż wreszcie lubi Trina? Bo kogóż w końcu lubi Trina? Że jej zwykle mocna mina z jej promiennej twarzy zejdzie, kiedy idol obok przejdzie. Jednak czy do woja, czy do władzy woli pani Trina swe cholewki smoli? Przyjrzeć dokładnie się musisz, przyjacielu, aby orzec, że ta panna, co przyciąga wzrok wielu, za dwoma pany rozgląda się, za Atro i burmistrzem, lecz kto to wie? Czy podstęp to, czy miłość prawdziwa? Ten sekret wciąż serce Triny skrywa.